Jest jedna, jedyna rzecz, której nigdy, ale to przenigdy nie zrozumiem. Jakim cudem update'y do Windowsa sprawiają, że wywalają się ustawienia dźwięku? Bo to już nie pierwszy raz, kiedy mi się to dzieje w OBS-ie. I nie mam zielonego pojęcia, dlaczego tak się dzieje, ale mnie to irytuje. W każdym razie ważne, że teraz działa. Cześć, Sebastianie. Całe szczęście, że zorientowałem się przed streamem, bo miałbym niemiłą niespodziankę. Dobra, gdzie ja chcę iść? Jak jestem tu... Tu jest smokę. Co działa? Ustawienia dźwięku, bo mi się kompletnie zestawały z Bóg wie jakiego przeklętego powodu. Przed samym streamem. Jolo czy nie jolo? Jolo. Ej, słuchajcie, na pewno uda mi się oprzeć ogon temu smoku, prawda? 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 Pamiętaj, tak, zazwyczaj kiedy próbuję, to mi się kompletnie nie udaje. Więc będzie fajnie. Jop. Chyba to przynajmniej skoczę sobie tutaj do ogniska. Boże, czy ja? Nie, to nie są fatole. Aż tak źle nie jest. Wszystko jest ok. Wszystko wykalkulatorowane. Przy okazji, czy tutaj czegoś nie było? No. Dawało się, że coś tu było. Łuki, strzały. Znaczy ja wiem, że łuki, strzały są opcją, ale... Po pierwsze ich w tej chwili nie mam, po drugie nie lubię. I jak mogę, to staram się tego nie robić. Dobra, wezmę sobie, usiądę tutaj. Otworzę sobie wrota przy okazji. Ja bym kiedyś musiał tam iść. Jest sobie pytanie, czy smok siedzi teraz na górze, czy nie? Nie, nie widzę go przynajmniej. A to znaczy, że powinienem mu skanować rzeczy, które tu leżą. Ulala. Nie, bo nie ma go tu. Właśnie zawsze się zastanawiam, bo on czasem tu jest, czasami go tu nie ma, czasami zostaje, czasami czasami ucieka. I nigdy nie doszedłem tak w 100% do tego, co powoduje, że zostaje albo nie zostaje. W każdym razie przyjemna część już się zakończyła. Niestety, więc teraz idziemy do tej mniej przyjemnej. Czyli dolnego Undeadburga. Undeadburger. I w dół! Jezu, 5 stusów. Będzie mnie to bolało, coś czuję. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, do czego idziemy. Dobra, teraz tak. Tu na górze był skrót bodaj. Do zdechlakowego burga. Tak. I koledzy chyba chcą do mnie wejść. A że nie chciałbym, żeby potem mi siedzieli na plecach, to pozwolę sobie zrobić to, co zrobiłem. A reszty, która tam została, już bić mi się nie chce. Spadać na dół też mi się nie chce, bo to rychła śmierć. Tutaj natomiast, jeżeli dobrze pamiętam, są głupie kundle. Jop, już biegnie. Patrzcie, już biegnie. Już na mnie czyha. Drugi też już biegnie. Nie może się powstrzymać. No nie, nie da się. Nadziany na szaszłyk. Cześć, bratku. Dobra, w każdym razie, jeżeli chodzi o kuntę, to będzie tyle. Ile? Czy mogę to otworzyć? Zamknięte, przykro mi, nie mogę tego otworzyć. Czy mogę zniszczyć te drzwi? Chyba nie. Zniszczyłem coś w środku, ale samych drzwi nie. Dobra, tutaj bardzo niebezpieczni przeciwnicy. Realnie, jeżeli widzi się nieumarłych z pochodnią, to z automatu powinno się uważać, bo to, ile oni hitów potrafią na nas klepać, jest niedorzeczne. A propos. A tutaj drzwi są zabarykadowane. Czy ja dam radę? Wiedziałem, że tego pożałuję. Au.
Zastanawiałem się, czy może dam radę wcisnąć tego heavy ataka, żeby ich zdjąć wszystkich, ale nie tym razem. Podwójne ludzkości. W sumie zastanawiam się, czy nie weźmy całej humanity po prostu. Ile ich mam? Humanity mam sztuk obecnie 15. Zaszkodzić nie zaszkodzi. Jeżeli będę chciał sobie gdzieś ognisko rozpalić, to akurat będę miał dwa. A przecież to nie jest tak, że będę umierał czy coś, prawda? Prawda? Chyba tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, wychodzą przeciwnicy. Czy jestem w stanie go zadźgać przez tę ścianę? Chyba nie. Więc pewnie zaraz po prostu wyjdzie za mnie. Kurde. O, tego się na przykład udało. To ciekawe. Bo tak, my tego otworzyć nie możemy jako tako. A jednocześnie nie widzę, gdzie jest przeciwnik przez te drzwi. Halo, Oxide, witam. Najgorsze jest to, że ja doskonale wiem, że on zaraz po prostu. O, właśnie, zabito. I dopiero teraz łyknie Estusa. Ciekawa myśl. Co jeszcze gorsze, te łajzy mogą mnie padować czysto teoretycznie. Jeżeli mnie pamięć nie mieli. A bycie spanowanym w tej grze trochę boli. Też to wskaźnie mi Dark Soulsy, w których to nie boli. Po prostu w dalszych częściach mam wrażenie, że dużo rzadziej się trafiają przeciwnicy, którzy mogą to zrobić. Dobra, tu nic nie ma. Tu jeszcze przynajmniej w jednym miejscu nas wyskoczył, tyle pamiętam. Yep. Dobra. On mnie próbował spadować. Ja to widziałem. Zły timing. Pamiętaj, co mówiłem? Dzięki Bogu, że nie stwierdził, że chce mnie zipostować. Dobra, przewaga zasięgu mi to akurat pomoże, bo jak oni wykonują atak, to ja mogę wtedy nie wykonać praktycznie niepadowalny atak, bo będą w połowie animacji. Dzięki Bogu. Dostaliśmy trochę ich ciuchów, które noszą, nie żebym panował je nosić osobiście. A, widzę kundla. Tutaj w tych pokoikach chyba nic specjalnego nie było. Czy pies się na mnie rzuci? Nie, to chcę zobaczyć, co jest w tym trupie. Jest kundel. Duża dusza nieumarłego. Jeszcze jeden kundel. Na szczęście tarcza bardzo pomaga na psy. Nawet jeżeli powiedzmy mogą nam delikatnie blida nakładać, to to jedyne co mogą. Target shield. No dobra, czas dostać trochę raka i przejść do Dark Souls 2. A przynajmniej po cichu mam taką nadzieję. Kappa demon! Chciałbym psów się pozbyć najpierw, zanim cokolwiek. Okej, psy załatwione. Więc powinienem móc już bić samego demona. No, wiedziałem, że wy tutaj moje źle. Dlatego właśnie zawsze wolę mieć szybkie role, bo mam je dużo lepiej ogarnięte, jeżeli chodzi o timingi. I w momencie, kiedy używam mid roli, to bardzo często mam wrażenie, że zły timing na nich mam. I obrywam wybawek na Estusa dla świętego spokoju. Przydał mi się. Jezu, to jak ta arena wygląda, jest strasznie nieprzyjazne. Nie czujesz go na schodach? Nie, nie czuję potrzeby, szczerze mówiąc. Zresztą no, come on. Powiem tak, generalnie jeżeli jestem w stanie zająć się kundlami, to sam Kapta Demon nie jest problemem. Problemem zawsze jest to, że psy stagerują gacza, kiedy
Kata Demon atakuje. Jeżeli zajmiemy się psami na tyle, że Kata Demon nas nie zdejmie w tym czasie, to ta walka absolutnie nie stanowi problemu. Zresztą no, sam fakt, że teoretycznie niedługo możemy iść do miejsca, w którym... A! Fuck. W którym Kata Demony są zwykłymi przeciwnikami, jest dość wymowny. Ale się nadział. Dobra, co my tutaj mieliśmy? Tam na pewno coś jest. Tutaj jest zejście do depsów, tego jestem pewien. Nie znoszę depsów, by the way. W którym... A! Bo co tutaj było? Jest wejście na górę i ktoś do mnie strzela. Nie wiem czemu do mnie strzelasz, ale nalega na zaprzestanie. Tylko czekam aż spadnę. Przez tą animację backstaba. Okej, nie jest aż tak źle. No, łuk dostałem. Nawet nie muszę iść go kupować, jakbym chciał kiedykolwiek coś odstrzelić. Tutaj wyżej nie przejdziemy, a tutaj mamy... Chyba wiem, co tu mamy. Ho, 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 ho! Nie wiem, o czym mówicie. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego uważacie, że kupiłem to z jakiegoś określonego powodu. Nie, no, okej. Ej, przy okazji, skoro już tutaj jestem, to wezmę sobie skrócik, odblokuję. I skoro już tu jestem razy dwa... czekaj, w drugą stronę. Skoro już tu jestem razy dwa, to przy okazji wrócę do Firelinka. Bo jeżeli dobrze pamiętam, nie mam żadnych tych... żadnych dusz Firekeeperki, które mógłbym oddać. Przynajmniej nie wydaje mi się... Nie, nie wygląda. Więc jedyne po co wrócę to, żeby... Wracam generalnie, żeby uzupełnić sobie stusy do dychy. O Jezu. To już nie robi krzywdy, tak jak myślałem, że zrobisz. I mean... Jeżeli bym się bardzo uparł, to mógłbym kompletnie skipnąć się cały Blighton w tej chwili, skoro i tak już tu wracam. Tylko zastanawiam się, czy jestem aż taki desperowany, żeby skipować Blighton. Jak wolisz. Znaczy, powiem tak, jeżeli ktoś się mnie zepta jak ja wolę, to odpowiedzią w 99% wypadków będzie tak, chcę skipnąć Blighttown. A metoda na szczęście jest bardzo prosta. Jeżeli wybrało się Master Key na początek. Po pierwsze przechodzenie Blighttown jest irytujące, po drugie przechodzenie tego, przechodzenie depsów jest irytujące. Więc jeżeli mam możliwość pominięcia tego w ten czy inny sposób, to moja odpowiedź zawsze będzie tak, nie chcę tam iść. Teoretycznie mogę zawsze potem wrócić sobie do depsów i pozwiedzać czy coś. W depsach żarby... Ach kurwa, nie... Czemu mi przypominasz o tym, że tam są ważne rzeczy? Come on, tak się nie robi. I tak dalej, nie mam materiału, żeby ulepszyć swoje obronie na tyle, żeby Ember był mi potrzebny. To wystarczająca wymówka, prawda? Prawda? Wiedziałem, że się zgodzicie. A że do Blighttown jeden krok, nic więcej. To zawsze mogę sobie po prostu pójść po jakieś miliardy dusz, które tam można zdobyć. Najlepsze jest to, że jak się ma Master Key, to można tutaj przyjść praktycznie od razu, na samym początku gry dosłownie.
I biorąc pod uwagę, że jest tej Quailak, to zadaje się jej śmieszne obrażenia. Zresztą tym przeciwnikom też nie zadaje jakoś specjalnie dużo. Au! A oni mi zadają dość sporo. Po fajną tarczę. Czy ja wiem. Ja nie zazwyczaj jak idę w okolice smoka, to kończy się to moją śmiercią, szczerze mówiąc. Dobra, oni do japę. Jest mogę jednego przynajmniej zabić w tym czasie. Nie pamiętam szczerze mówiąc, czy oni się skruszają. Na szczęście można ich backstabować. Backstabowani w DS1, ale mało. To był backstab. 85% fire resist. Po czym zdajesz sobie sprawę, że taki głupi smok w Undeadbergu i tak cię zabija swoim zionięciem. Jeżeli chodzi o to, czy będę jej potrzebował na Quailak, to absolutnie nie. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Więc nie czuję, powiedzmy, potrzeby, żeby z tego powodu tam iść. Kim Biford umrę na Quailak i ludzie będą mieli takie. Co tam mówisz o tym, że potrzebujesz? Na Quailak generalnie tarcza aż tak się nie przydaje. A, Jezu, to był drugi atak. Jezu, oni mocno pozjonują. Dobra, Andrzej AP. Powinien dwa hity wcisnąć. Kolejny by nie wystarczył raczej. Teraz mogę dwa wcisnąć. Fajnie jest mieć double tarczę. Znaczy ja powiem tak. Ja w większości wypadków tarczy używam tak naprawdę jako czegoś, co ma mi blokować 100% fizycznych obrażeń. Jeżeli ma dużo stability, to przy okazji fajnie. Jeżeli nie, no to przeboleje, tak? Bo chodzi mi o to, żeby blokować jakiś atak, którego nie jestem pewien, czy uniknę. 70%, które mam na obecnej, też nie jest złe, tak naprawdę. Dobra, tylko teraz ważne pytanie. Jak się stąd schodziło w bezpieczny sposób? Bo to nie jest oczywiste. A tu na pewno jekrzynka. Z kluczem do ruin nowego lądu. Tego generalnie nie potrzebujemy, bo Master Key jest rzeczą. Ogólnie o bardzo wielu rzeczach można powiedzieć, że tego nie potrzebujemy, bo Master Key jest rzeczą. I całe kurwa jego ma szczęście. Czy to tutaj latają jakieś te? Czy to tamto cholerstwo mi się wbiło na pierwszy plan? Wydaje mi się, że to drugie, ale niestety nie tym razem. Tak myślałem. Ej, spójrzcie, chociaż raz to my możemy wykorzystać ściany na swoją korzyść. Boże święty. A, ty żyjesz. Już nie. Dobra, tutaj teoretycznie mogę spaść, ale chcę zobaczyć, co jest w tę stronę. Jest zabinka. Po zabince zawsze jest bezpiecznie jednak. A? Tutaj zejdziemy. Poduszek kapłanki. Chyba pójdę, tylko w pierwszej kolejności muszę zejść na dół, co nie jest oczywiste. Co mnie strzeliło poisonem? Boże. A, dobra, już widzę skąd. Przynajmniej o tyle dobrze. Aż ty planujesz zejść? Nie mogę. Kolegowie. Ja nie mogę. W dół. W dół. O mój Bo! Że. Aż smutno mi się zabiło. Widziałem ten okropny spadek. Kiedy nawet nie potrzebujesz Blighttown, żeby kompletnie się spierdalać. Anyway, przełączyłem GP, prawda? Nie wyrzucę sobie tego OBS-a do GK, żeby czegoś nie skopałem. Albo i nie wyrzucę OBS-a do GK, bo czat. Chyba że. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Mam genialny wręcz pomysł.
Tylko czemu nie potrafię zrobić tych mądrych pomysłów dużo częściej? Potrafię. I teraz powinno być git. Ty polecisz tu i będę widział wszystko. I dobra. Tutaj, jeżeli mnie pamięć nie myli, ostatni razem wyjebałem się jak ostatni idiota i tam nawet na dole są kundle, które temu idealnie poświadczą. Żeś nie umierać. Czy mam coś, co mogłoby mi pomóc w zaistniałą sytuację? Teoretycznie tak. W praktyce rzucenie tych Witching Elnów będzie dość problematyczne raczej. Bo to raczej nie zadziała, prawda? Jep. A jak tak rzucę? To coś zada. Dobra, jednego się pozbyliśmy. Tylko zostały mi już tylko dwie urny. No tak, to na pewno nie. No dobra, to zrobimy to mniej bezpieczną metodą, I guess. Czy ma coś, co jeszcze by mi potencjalnie mogło pomóc? Nie widzę. No dobra, trzeba zejść się ręcznie. Nie ma, że boli. YOLO. Mam dwa kundle w głowy, mam Invadera. O mój Boże, mam nietrafianie. Mam śmierć. Welp, tyle było z moich 300 tysięcy dusz. Za każdym razem to ja umieram, to jest strasznie zabawne. No bo lepszym pytaniem jest, gdzie ja tutaj umarłem ostatnio? Bo tutaj to mam wrażenie, że nie byłem taki 100 lat. Jedna rzecz, której mogę być w miarę pewny, to to, że przed drugim skrócikiem jeszcze. Dawaj mi to. Ja się nie dałem zabić tej piromance jak ostatni imbecyl, prawda? Byłoby im bardzo przykro, gdybym to zrobił. Nawet mnie nie stać na zrobienie czegoś aż tak niemądrego i głupiego, prawda? Mogliście tego nie mówić. Nie czułbym się ze sobą aż tak źle. Ale dobra, przynajmniej wiem, co mam zrobić, jak jest. Dobra, to jeszcze raz na górę. Każdemu się zdarza. Wiem, tylko mam wrażenie, że ostatnie czasy zdarza mi się częściej niż ustawa przewiduje. To powinien być ten. A? Co to było? To było kiepskie parę, ale weszło. To najważniejsze. Aj. To było złe. Nie chcesz może... Nope. Au. Dobra, słuchaj mnie. Ona pewnie chce trafić, by the way. O Boże. To ten jeden chłop, którego nie zabije mi, który przez to tutaj mnie udupił. Najgorzej. Czy efektywnie przyszedłem tutaj po nic? Ale było warto. Ani trochę nie żałuję, że tu przyszedłem. Mówię wam.
Dobra, to teraz tylko ale zdejmę. Kralu, daj się zlokować. Daj się zlokować. Jezus, palma, ale tak strasznie mały zasięg lokowania się. No i dobra. Teraz wydaje mi się, że możemy już grzecznie i kulturalnie zajść sobie na dół. Hops. Odrobinę fall damage, ale to nic strasznego. Nie jestem pewien, czy to buławy można... A jedno, racja, to jest rzeczą. Czy te buławy można parować, powiem szczerze. I nie jestem pewien, czy chcę sprawdzać. Tak samo jak nie do końca chcę się z nim... Co to było? Jezu, ten Olgos buffa mnie tak irytuje. Nie. Wcisnąłem Estusa. Halo. Czemu czuję, że to może nie być jeden z moich dni? Anyway. Nie, no nie może być tak źle, tylko muszę się ogarnąć się do miny. Ty pijaku. Ja wiem, właśnie otwierać puszki z gazowanymi rzeczami i jeszcze je pić na streamie. Potworność wręcz chciałoby się rzec. Haha, get it. Ciekawe, czy ta winda tutaj będzie, czy nie? Trzeba chyba. Czyli to drugą pewnie też trzeba będzie. Dobra, to jest na D3. Cudat. Dzięki za zwrócenie uwagi. Biorąc pod uwagę, że tylko wracamy się do Blighttown, to nic nie straciliście efektywnie. Kiedy będę przychodził Blighttown i obrazu nie będzie, nie macie się, wciąż nic nie straciliście, bo to tylko Blighttown. Czy ci przeciwnicy się nie spawnują? Chyba nie. To w sumie ciekawe. Ale ci już tak. To tym bardziej. Czemu oni dopiero tutaj byli? O lala. To było zero gridu, przysięgam. Ach. Mam wrażenie, że ten drugi atak, który wykonuje, zazwyczaj jest odrobinę przesadzony i nie powinien go robić. Mam też wrażenie, że stoję w odrobinę niebezpiecznym miejscu. Dzięki Bogu za przewagę. Wow! Tego się nie spodziewałem, nie będę kłamał. Estos? Estosy dzisiaj mnie generalnie zawodzą, więc muszę z nimi uważać. Bo póki co Estosów używałem w tak okropny sposób, że zazwyczaj nie wchodziły, bo używałem ich za późno. Albo w zbyt bliskim położeniu przeciwnika.
Oczywiście takich sam to określiłem, była to stricte moja wina. Bo jednak to nie jest tak, że można ich używać gdzie się chce i kiedy się chce. To nie ten typ gry. Zwłaszcza, że nie jest to Elden Ring, gdzie przeciwnicy kompletnie nie dają czas na to. Tylko po prostu czasami człowiek czuje taki pośpiech, że o, muszę to zrobić szybko. I przez to robi niemądre rzeczy, których nie powinien robić. Ja tak zwłaszcza mam, jeżeli chodzi o właśnie jakieś takie wracanie gdzieś, że wiecie, coś już przechodziłem, więc chcę coś zrobić szybko, tak? No bo w sumie po co mam jeszcze raz robić to samo, tak samo na spokojnie, powoli. I przez to jest dużo wypierdolek wszelkiej maści. Nie będę kłamał. Siema. Siema. Dobra, gdzie są moje zwłoki? Jakoś nie daleko powinny być chyba. Jeżeli dobrze myślę. Słyszę na pewno, że tu już kolega do mnie strzela. Ona, ten kolega. Idź, fuj. O! Jezu! Gdyby to mnie zabiło, miałbym lekką pejosul, tak wam powiem. Dobra. O, toksik. Chciałbym móc je trafić. O, poison i toksik. Bo z mało HP zacięłem tej pory. Nie mogę. I can't. No! O chuj tej! Nie, czekajcie. Jezu Chryste, ależ to było wkurwiające. Dobra, zdaj mi to. Znaczy, zdaj mi. Wejdźmy z tym psem w miejsce, gdzie Toxic mi nie grozi. Powiedziałem, nie grozi. Dobra, biegajmy tak trochę bokiem, krzywo. Moss Clump. Jeżeli tu wejdę, to coś mi grozi raczej. Cześć, skąd oni do mnie strzelają? Stąd i stąd. Ciekawe, czy jestem w stanie rzucić firebombą w tego na górze? Pewnie nie. A, bo on się w ogóle przemieszcza. Kiedy ten Toxic zdążył wejść? Jezu Chryste. A, tu jeszcze jest, tu jest. Nope, 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 nope. Nie. Odmawiam. Paszał won. Dobra, i tu jeszcze jeden był mały skurwiel. Rzucę go bombą. Chyba nie rzucę go bombą, wiecie? Nie ma kiedy go. Boże. Święty. To jest dosłownie definicja Jesus Christ, how irritating. Dusza dumnego rycerza. Słucham? A, bo tu jeszcze jeden jest. Ależ ja się cieszę, że ich nakupywałem sporo.
Jezu Chryste. Dobra, jolo. Jolo. No ewidentnie moje jolo nie wyszło najlepiej. Czy było warto? Odpowiedział pewnie będzie, że nie, dusza strażniczki. No i to teraz jeszcze tylko się stąd wydostać i dojść na dół. Jezu Chryste. Nope! Wypierdalaj. Purple Moss Clamp. A i muszę teraz się stąd wydostać jakoś. To się górą szło. Jakbym tam spróbował skoczyć, to raczej bym... Czy za... Okej, nie, za mną nic nie leci. Wydawało mi się, że coś za mną leci. Dobra, czyli tutaj muszę wrócić, zabić kunda, żebym nie zazionął ognie na śmierć. Wiem, że mam jednego Estusa, tak żeby nie było wątpliwości. Zdaję sobie z tego sprawę. I z pewnością nie jest to coś, co chciałem widzieć ani usłyszeć, ale jakoś to przebolejemy chyba. Anyway, potrzebuję być chyba z tej strony, jeżeli chcę przejść. Potrzebuję z tej strony. No i dobra, teraz pytanie, którędy się schodziło bezpiecznie na dół. Chyba tędy, biorąc pod uwagę, że są tu moje zwłoki. I tak wiem, że jeżeli są tu moje zwłoki, to niekoniecznie świadczy to o bezpieczeństwie tego przejścia, ale... dobra. Ale jeżeli ktoś by się mnie pytał o zdanie, to można spokojnie spaść w ten sposób. I stąd już droga powinna iść w miarę bezpiecznie. Z podkreśleniem słów w miarę bezpiecznie. Bo to jest tak, że idzie się tu. Tam już są olbrzymy, więc jeżeli dobrze pamiętam, ognisko jest tutaj. A dokładnie rzecz ujmując, oto. Otóż to. Jest i moje ognisko. Jakieś poziomy? Może nawet dwa. Co ja chcę? Więcej wigoru? Więcej wigoru. Zaszkodzić nie zaszkodzi. Czy tam w górze coś jest? Coś tu było, kojarzę, ale nie pamiętam co. Skrzynka, tylko czy z tą skrzynką się wiąże jakiś bait? Moshi Moshi Baitodes? Czy to po prostu skrzynia? To po prostu skrzynia. Kto nie jest mimikiem? Na skrzyni smoczołuska. Nice. Dobra, mamy 5 stosów. Wydaje mi się, że to powinno mi wystarczyć. Mam przynajmniej taką szczerą nadzieję. Zastanawiam się, czy te stwory da się backstabować, ale ewidentnie nie. Bo to byłby klasyczny backstab, gdyby się dało. Dobra, jego sobie olejemy. Albo i sobie... Nie, dobra, udało mi się. Coś tu podejść. No bo teraz jakbym się nie starał, to na 99% jeżeli spróbuję przebiec, to i tak dostanę poizonem na pysk. Bo tutaj niestety jest trochę raczydło pod tym względem. A moim głównym celem zawsze jest tutaj po prostu przejść bokiem, więc... Po prostu jak już przebiegniemy przez to wszystko, co Graman nam do zaoferowania w kwestii wkurwiania, to się wyleczę tym mchem do poisona.
Jeżeli ktoś się mnie zapyta, czy 500 stosów mi wystarczy, to chciałbym wierzyć, że tak. Teraz się okaże. Przedmioty, Purple Moss Clamp. Ej. Czy tędy da się przebiec, czy będę musiał to chyba bardziej okrążyć? Tędy da się przebiec doskonale. Czemu nie odpalisz ogniska? Chwilę, czy ja powiedziałem, że 500 stosów moim zdaniem mi nie wystarczy? Powiedziałem, że moim zdaniem 500 stosów mi wystarczy. A jeżeli powiedziałem odwrotnie, to nie to miałem na myśli. Czas na najlepszy uczeń tak Souls Remastered. Quailak 4K. No spójrzcie tylko, w całym majestacie. No bo teraz czas sobie przypomnieć, czy jestem kompetentny, jeżeli chodzi o walkę z Quailak? Chyba tak. Prawda, dostaję mało obrażeń, ale to nie jest coś, czego nie da się przeboleć. Zwłaszcza, że ona sama też, powiedzmy, nas specjalnie nie atakuje. Hops. Ulala. Pamiętaj, co mówiłem o nieatakowaniu nas? Niestety nie zdążyłem jej tak wcisnąć, ale to nic nie szkodzi. Zawsze mam problem z wyczuciem, kiedy on robi ten atak, że wybucha. Au. Au. To było co najmniej interesujące. To też. Przysięgam, wolę w tej walce nie nosić ekwipunku w ogóle, żeby móc was celować, bo mi dole tej za bardzo mnie bolą. Więc jeżeli, zanim na to przy pierwszym przejściu mi nie pójdzie, to wyrzucę się... O, to będzie wybuch? Tak. To wyrzucę się następnym razem bez ekwipunku jako tako. Hops. 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 I raz możemy jej wcisnąć, a tak potem... Wiadomo, nie jest to specjalnie dużo, ale... O. To będzie wybuch. Złota zasada. Jeżeli Keylak nagle z jakiegoś powodu nie atakuje, to prawdopodobnie nam się za to oberwie. Jeden atak, skok. A na dwa ataki. Ta atak wydaje się, że ma dużo zasięgu, ale nie ma go aż tyle. Kiedy mogę wcisnąć coś. A propos. Raz. Raz. Dwa. Trzy. Od tego też chyba trzeba oddalować przez to, że ten jej pająk się obraca jako tako. Raz. Dwa. Trzy. Nie wiem, czy nie będą się odlokować zaraz, żeby zobaczyć, jak wygląda arena ogólnie. Ale póki co chyba tylko tam jest lawa. Więc nie jest źle. Bo jest wyjątkowo konserwatywna, jeżeli chodzi o robienie lawy wszędzie. O, o, jestem w tym położeniu. Utkwiłem między jej nogami. Dosłownie nie mogłem z tego wyjść. O, to ciekawe. Znaczy ogólnie wydaje mi się, że mógłbym ten nosić broń dwuręcznie. Zwłaszcza, że aż tak tutaj to ja tarczą nie blokuję. Chyba będę musiał wyczuć ten
Jaki ja mam zasięg dwunecznie? Teraz wybuchnie. Bo ja tak odruchowo blokuję, ale to jest bardziej na zasadzie, że jeżeli z jakiegoś powodu roll mi nie wyjdzie, to że może blok wejdzie. To jest tego typu blok, więc w tym wypadku, powiedzmy, blokowanie tarczą to nie jest coś, co jakoś aktywnie robię. Mogę chyba odejść. Tak, mogę. Ej. Ach. Jeszcze. O Boże, wybucha. Zdążyłem. Jakimś cudem. Raz, dwa, trzy. Dziga. Ona jest na hita? Tak. Łatwiutko. Kajler cudnym bossem nie jest moim zdaniem. O ile nie przychodzi się na samym początku gry, kiedy efektywnie nie mamy tych, nie mamy żadnych poziomów ani żadnej broni. Bo jak się przechodzi ze startowym ekwipunkiem, to ja przynajmniej zadawałem jej po jakieś 10-15 obrażeń. Więc o ile, powiedzmy, byłbym w stanie unikać jej ataków bardzo długo, to im walka trwa dłużej, tym jest więcej miejsca na popełnienie jakiegoś durnego błędu. A w tym wypadku to by oznaczało prawdopodobnie śmierć. Teraz nigdy nie pamiętam, bo mam wrażenie, że tutaj gdzieś było ognisko i nigdy nie pamiętam, jak do niego się szło. W sensie jakieś się zaukryto ścianą. Czy to jest dzwon? Tak, to jest dzwon. Teraz to my dzwonimy. I'm the one who knocks. O. Pozwolisz mi przejść? Yes. Dawaj ognisko, potrzebuję ogniska. Nie chcę cię zabijać, ale jak nie usuniesz mi się z drogi. Okej, nie będę aż taki niemiły. Level up. O. Jeszcze raz, z czym skaluje halabarda? Halabarda skaluje z dexem. Fuj! Fuj! Obrzydliwe! Tak, skoro już możemy. Czy trzeba wejść do Covenantu? Jasne. Czekaj, dostaliśmy Gatekeeper od Fireballa. I możemy dawać jej Humanity, żeby żeby wzmocnić naszą przynależność do Covenantu. I jeżeli dobrze pamiętam, też do questu Solera, który da się scelować w nieco inny sposób. Ale to już zupełnie inna historia. Anyway, ja tu jeszcze nie skończyłem. Przy okazji, jeżeli dobrze widzę, to pajęczyca jest liczona jako firekeeperka, więc jej ognisko też nam rozpala estusy do dychy. Więc o tyle fajnie. Inna sprawa, że ten homeward, bo którego dopiero co użyliśmy, będzie nas teraz cofał, okej, już do tego ogniska. Bup. 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 Zabić wszystkich. I tylko patrzcie na te piękne dobaczki. Najgorsze jest to, że te dobaczki wcale nie są jakieś słabe, jak widać na załączonym. Znaczy, jak to z małymi przeciwnikami bywa. Nie mogę. I can't. Literalnie nie mogę. Chciałbym. Czy wy to widzicie?
Jezu. Zresztą cała salwa poleciała. Z ciekawości. Tak, kurde. Zam. Nope, 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 nope. Hej, już was zostawiam, już was nie ruszam. Ja tylko chcę moje set piramanty. Nie przeszkadzajcie mi. No i to o tyle zabawne, że w sumie w DS1 bodajże piromancje kompletnie nie skalują się ze statami. Więc czysto teoretycznie można grać takim buildem jak ten, który ja w tej chwili mam i używać piromancji na pełną skalę? Poprawcie mnie, jeżeli się mylę w tej chwili. Cześć Samuraju. Muszę przerzucić mikser głośności, bo zasłania mi kawałek czatu. Lecz nie idę do fortecy spanka. Ale prędzej czy później na pewno muszę tam iść. Z drugiej strony, skoro już tutaj jesteśmy, to ile rzeczy mamy do zwiedzenia? Ej, spójrzcie, ale fajne. Nieustające wyładowanie. Endless kum. Dawaj. Czas biec. Time to run. Run, run, or you'll be well done. Czy jakoś tak? Hej, kurwa. Czy może mi ktoś wytłumaczyć tylko jedną rzecz? Dlaczego jeżeli wiem, że moim jedynym celem będzie w bieganie, to biegam we flipunku? Zero IQ, dosłowne zero. Dobra, jako że jestem słabym człowiekiem o bardzo słabym mentalu, to nie mogę sobie pozwolić, żeby jakieś jebane kundy mnie pokonały. Nie dam się pokonać byle kundlą. Mam nadzieję, że zdejdę sobie z tego sprawę. Ale sos mi się nie użył, pomimo że już byłem w praktycznie końcu animacji, ale fajnie. W ogóle, weź pies dalej. Właśnie chciałem pytać, czy ten pies się ode mnie odczepił, czy nie, ale ewidentnie nie. Czy to wejdzie? Wow! Gra już zaczynała animację Baxtera, by the way. Ja to widziałem. Vorgel, the Sinner. Sinner? Zagubiony Sinner? Czy to ty? Posłuchaj mnie. Nie ma estusów na mojej walcie. No. I kurwa, nie można było tak, kiedy jeszcze miałem te dusze, prawda? Ujebane. Ej, ale jeżeli byśmy chcieli pomimować tak w 300%, to dostaliśmy właśnie tego. Dostaliśmy właśnie Dragon Stufa, czyli Blaine Havela. Czy lubicie wielką pałę? Przez którą mielibyśmy 104% equip loadu? Bo ta część mnie absolutnie demotywuje do używania jej. I przy okazji, jeżeli dobrze pamiętam, wymaga 50 siły. Tak, 50 siły. I w dodatku ma jeszcze chujowe skalowanie D. Z jakiegoś przeklętego powodu. Dobra. Jeżeli chodzi o Belfry Luna, to będzie wsio. Więc wracajmy wtedy do... To było Servant's Quarters. Dobra.
Ważne pytanie jest, gdzie my byliśmy i gdzie mieliśmy iść. Stąd przychodziliśmy i stąd tu zaraz coś wybuchnie, a propos. To natomiast jest wyjście. I tu, jeżeli dobrze pamiętam, jest klucz, który jest potrzebny, żeby sensownie walczyć z nadchodzącym bossem. Dzięki za follow-up, Private Psychic. Psychic. Follow są dla mnie tak ważne, że mam je aż podwójnie. Dobra, teraz pytanie. W górę czy nie w górę? Bo co tutaj było? A tutaj można sobie popatrzeć, co jest na dole, a nic więcej. Natomiast można... O mój Boże, ja wiem, co tu jest. Tutaj jest coś, czego nigdy wcześniej nie było, na szczęście. Tylko... czy uda mi się przeskoczyć? Ha, ha, ha! Chociaż mi się udało. Bo poza to nie jest oczywista rzecz. Dobra, wezmę sobie otworzę, skoro już tu jestem. O mój Boże, nie podoba mi się to, co widzę. Bo ten kolega będzie wybuchał. I to nie na śmierć, niestety. Dobra. Okej, czyli otwieram sobie wybuchające gnojki, niestety. A, dobra, zobaczmy, co tutaj było. A, na pewno dużo wybucha... Czemu mi się odłączyły schawki? Halo? A, bardzo mi się nie podoba to, co się stało. Uno momento, proszę. A, powiem więcej, nawet nie ma ich... Przysięga, mój komputer się przypala. Od tego, że mam 3G odpalony na raz. Jeżeli chcecie gag z jakiegoś wyciągu, to absolutnie tylko i wyłącznie kwestia tego, że schawki mi się odłączyły. Potrzebuję chwilki. Żeby się z powrotem wykryły. O cholerę ci chodzi? To jest ważne pytanie. Tak jak mówiłem na początku streama, kiedy możliwe jeszcze nikogo nie było, jak tako. Kompletnie nie rozumiem, dlaczego... Jezu Chryste... Teraz z kolei co powiedzi mi pewnie, że te... Że Dark Souls'y się nie przerzuciły na drugi ten... Nie, no są. A nie te Souls'y. Nie, nie przerzuciły się po prostu. Holy fuck. A, cza. O cholerę ci chodzi. A tak ciekawości. Trójka działa. Dwójka nie chce. Gro, czemu mi to robisz? A, cza. Najgorsze jest to, że nawet nie mam do wyboru źródła. Czy ja będę musiał go restartować, żeby działało? Chyba tak. Najgorsze uczucie. Także wracam już z dwójką, tylko się odpali z powrotem. Problemy techniczne. Na moim Steamie. Tego nigdy wcześniej nie było. Jest zdecydowanie za głośno przy okazji, bo podgłosiłem, żeby sprawdzić, czy działa. Dobra.
Jedyne, na co liczę, to że przy okazji coś się nie zespawnowało i mnie nie zabije na wejściu, bo to będzie kompletna masakra. Wygląda na to, że nie, więc o tyle dobrze. A, tam na górze ktoś siedzi. Nie jest grane, tutaj będzie. Jop. Grę widać, dobra. Wolałem się upewnić. Ja? Green Blossom. I tu gdzieś jeszcze była ściana. Tylko gdzie ona mogła być? Oto. No to co? Bo dawno tego nie było. Tęskniliście? Bo ja wcale. Najgorsze jest to, że tutaj też jest dość ciasno i powiedzmy nie ma jakoś specjalnie dużo miejsca, żeby się z nim bić i unikać ataków. Z drugiej strony, jeżeli chcę dalej tak szarżować, to nie będę absolutnie narzekał. To było niebezpieczne. Frajer. Grid trochę. Ale tylko odrobinę. Winking, winking, essa. Przy okazji mam tutaj kuszników, do których normalnie byśmy nie mieli dostępu. Tylko właśnie nie chcę ryzykować. Bracing na Akrodynk, on chyba był od tych. Od ataków pięściami, jeżeli dobrze pamiętam. Nie, spowalnia zużycie. O mój Boże, to jest bardzo przydatne w tej grze. Holy fuck. Biorąc pod uwagę, jak bardzo wszystko się rozpierdala. Czy jesteście gotowi na powrót do Dark Soulsów 3? Bo ja chyba tak. Flame Butterfly i pochodnie. O mój Boże. Jednak nie jestem aż takim okropnym graczem w platformówki, jak myślałem, że jestem. Ale dobra, tutaj jeszcze nie ogarnąłem wszystkiego, co chciałem. Dobra. Co tu było? Tutaj widzę, że jest jeden przeciwnik w środku, to go wezmę, zdajemy od razu. Tu nie ma, tu nie ma. Za tymi drzwiami coś na 99% jest. Zresztą nie wiem, czy nie widać nawet. O nie, to ja jestem ślepy. Mea culpa. Wiesz, że się dobrze idzie, na Steam pokazujesz Shinjigę? Nie, to nie do końca tak działa. Po prostu krzaczą mi się dźwięki i musiałem zestartować grę. To jedyne tak naprawdę, co? Czy to nie był kolega od broni bossowych? To był kolega od broni bossowych, tylko wydaje mi się, że nie mam tego. Gałązi. Dobrze, Shinji, gałązi. Gałęzi, żeby go ocucić. Yep. Niestety. I przy okazji przez to nie ma ogniska, ale to już przeboleje. Bastilki. Z całym szacunkiem, ale... Na co mi to? Czy... O mój Boże. Czy mam mnie tutaj, czy co trzeba? Tak. Już nieważne. Dobra, tutaj jest trochę beczek z prochem, co biorąc pod uwagę, że kolega będzie w nas rzucał fireballami, jest dla nas lekko nieoptymalne. A propos.
dobra. Otwieraj Foggate'a. O Jezu. Ja nic nie miałem w porządnych gaczach Liguśi, zwłaszcza ostatnimi czasy. Tutaj wydaje mi się, że była jedna z broni, które lubię w DS2, ale zaraz się upewnię. Na razie chcę przede wszystkim przy ognisku usiąść. Może niekoniecznie się teleportować, ale usiąść przynajmniej. Bop. Myślałem, że go zbastabuję. Nie to razu. Aha. Czy tutaj dałoby się spaść? Pewnie by się dało, ale pod żadnym pozorem nie mam zamiaru tego osobiście sprawdzać. Mogę za to przejść tutaj i zobaczyć, co tu leży. Duża dusza zagubionego nieumarłego. Kolega, który nas by trochę bejcił. Siemana, Fiji. A tutaj jest paru kolegów niestety. Więc wolę się z nimi nie bić wszystkimi naraz, więc sobie wyjdę. Grzecznie kulturalnie, ale nie, nastawię trochę. I ci dwaj, którzy tu w środku zostali, oni bodaj obaj są kusznikami, więc... Dopóki do nich nie podejdziemy, au. To będą w nas strzelać takich Talajza. Tak. Te baksami nie są takie wybaczające jak w jedynce. Goddammit. Dobra, jedźmy w dół. Tu się chyba nigdzie wcześniej nie spadało, jeżeli mnie pamięć nie myli. Przynajmniej nie wygląda tak na pierwszy rzut oka. Znaczy nie, wróć. Tutaj można było wcześniej spaść. Bo winda jedzie jeszcze tą odrobinę w dół. A dosłownie odrobinę, bo tylko tutaj. No dobra. Czy ja widzę Flexer Sensei, czy mi się wydaje? Ja widzę Flexer Sensei. Ej, bo on już tutaj przyszedł. A jestem w menusach. To jest generalnie boss, który jest w innej lokacji, do której teraz teoretycznie mamy dostęp. To jest dość ciekawą rzeczą. Oj. Jestem trochę niezadowolony z poziomu moich HP-ków. Na szczęście tarcza, którą mamy, jest całkiem spoko. Co za to nie jest spoko, to to, że mam mało HP w miarę. A propos. Ale no do walki z nim nie jest jakaś specjalnie przyjemna, nie będę kłamał. Zwłaszcza, że zazwyczaj walczy się z nim w zupełnie innym miejscu jako tako, jeżeli chodzi o... powiedzmy... wygląd areny. Oj. Nie podoba mi się trasa kamery w sytuacji, kiedy się znalazłem. Wow! Estos? Zdążyłem. Dobra, nice. Nawet nie blisko i w ogóle. Jeszcze raz. Dobra. Zagenerować staminę. O kurwa, to jeszcze ten obywałem. Estos? Ostatni. A jeżeli dobrze pamiętam, to jest jeden z tych przeciwników, którzy się nie espią. Więc jeżeli go zabijemy, to już będzie ok. Titanite Chunk. Łatwiutko, zgadzam się. To teraz właśnie nie pamiętam, czy... A Boże, to jest aż ten. Aż tutaj wróci. Tutaj spadłem do wody, by the way. Chcę, żebyście o tym wiedzieli.
Nie pamiętam za cholerę w tej chwili, czy tutaj na dole gdzieś jest ognisko, czy trzeba dalej czego wracać całą drogę od góry. Bo jak od góry, to jestem bardzo niepocieszony. I przysięgam, że jeżeli tu gdzieś jeszcze będzie refleksja esencji, to będę już nawet nie niepocieszony, a słony. Coś tu przebiegało i bardzo mi się to nie podoba. A, nawet widzę. O mój Boże! Kolego, weź wypierdaj, co? Tu nic nie ma teoretycznie i zgaduję, że po ścianach też nic nie ma, co? Nope. Tutaj w środku coś będzie, bo drynda. Albo i nie. Don't give up, skeleton. Czy to się dało otworzyć? Tak, bastylijskim kluczem. Nice. Czy to jest jakiś kolega, który na mnie wybuchnie? Nie, doskonale. Chcę za to jego zadźgać. Attacking required ahead, weakness tail. O! Ciekawe. Nie widać, bo go było kompletnie. Tego nie do końca chcę otwierać, biorąc pod uwagę, co tam siedzi. Więc na razie sobie pozwolę tego nie robić. Co sobie za to pozwolę zajść? To zajść jeszcze na chwilę na dół. Lokon wskazuje, wskazywałby przynajmniej, że tu nic nie ma. Czy tutaj z drugiej strony będzie szedł? Na razie nie. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Generalnie myk jest tego typu, że jak stąd wyjdziemy, to wszyscy przeciwnicy, którzy powiedzmy zostali w środku, nas pobiegną. Więc na razie chcę wyczyścić to, co jest tutaj. Właśnie chciałem powiedzieć, że chyba jeszcze widziałem, co tam biegnie. Ulala. Coś tak czułem. A. I tam pewnie jeszcze jeden siedzi. Czy widać go gdzieś na pierwszy rzut oka? Nie. Naprawdę nic nie ma? Za każdym razem, kiedy widzę, że czegoś nie ma w takim pokoju, to czuję silny niepokój w głowie. Taki na zasadzie, coś tutaj musi być. Trzeba otwierać. Aha. Mogę wejść na górę teoretycznie. Tylko w takim razie, jeżeli tu nic nie ma, to chyba z drugiej strony może być za to. Albo i nie. Well. O mój Boże, czyli chcecie mi powiedzieć, że tutaj przez cały czas nie ma ogniska? Holy fuck. To będzie zabawne. Smooth and silky stone. O Boże! Już wiem, w czym jest problem. Na szczęście są Flying Butterfly, bo inaczej bym nie zdzierżył. Klucz jest potrzebny głównie po to, żeby móc odpalić tutaj olej jako tako. Odpalenie oleju powoduje, że w arenie z bossem, do którego właśnie się udajemy, będzie jasno. I jak zapewne można się domyśleć, pochodnia gaśnie, jak tylko wyjdziemy z tego.
Jak tylko, znaczy jak tylko wejdziemy do wody. Przez to takie miejsce jak cała droga tutaj są efektywnie po to, żeby gracz nie mógł donieść tej pochodni nieszczęsnej. Dobra, spróbuję bardzo ambitnie life jamami sobie poradzić. Nie jestem przekonany, czy mi się uda, ale spróbować nie zaszkodzi. Ejo. A, nie ręce masz w kajdanach. A, przynajmniej sporo dostaję. Ja też. Galnie, gdybyśmy nie mieli włączonych tutaj tych pochodni, które mamy włączone, to byłoby znacznie ciemniej, przez co dużo ciężej by się było zlokować na Lost Sinner. Au, stamina. Galnie używanie tutaj tarczy, które ma 100% redukcji fizycznych obrażeń, bardzo pomaga. A, i przy tego typu atakach stracimy kompletnie lokon bez światła, co jest, wydaje mi się, że akurat dość oczywiste, ale jednocześnie tłumaczy, jak dużą różnicę robi tutaj właśnie odpalenie tych świateł. A bez pójścia do Belfry Luna takiej możliwości w ogóle nie mamy. Wow, obrywałem tym. No, jak widać, nawet jeżeli mamy światło, to nie zawsze da się przed tymi skokami kompletnie obronić. Dobra, wcisnęliśmy ładną serię. To mnie nie trafiło. Nie na sobie mówię, że było inaczej. Oj. Na szczęście bossowie w DS2 mają relatywnie niewiele HP w porównaniu do po niektórych gier FromSoftu. Więc tego typu sytuacje jak tradowanie HP-ków nie są aż tak złe. Nawet jeżeli powiedzmy wymieniamy się ciosami, to tak długo jak mamy odrobinę leczenia. Au. Odrobinę leczenia to nie będzie raczej aż tak źle. Gorzej jak leczenie się nam skończy oczywiście, tak, ale to już zupełnie inna historia. Jeszcze jakieś dwa hity mi się wydaje. Może nawet jeden. Au. Dałem się złapać na braku staminy. Dwa. Jeszcze hit dosłownie, więc nie będę robił niczego głupiego. Pierwszy z głównych bossów pokonany. Wielka dusza przyjęta. Dusza zagubionej grzeczniczki. Możemy sobie drzwi otworzyć. Ze skrzynki zgarnąć. Dragon Bunch of Fury, grzyba Elżbiety. Odpalić pierwotne ognisko. I przy tych ogniskach generalnie nie możemy jako tako odpoczywać. Możemy nimi tylko wrócić do głównego ogniska, jakim jest to tutaj. Generalnie, jeżeli chodzi o taki progres fabularny, to Dark Souls 2 są o tyle specyficzne, że mają dwie możliwości tak naprawdę. Pierwszą z nich jest zebranie wszystkich czterech głównych dusz. Drugą natomiast jest zebranie miliona dusz. W sumie, w Soul Memory, na które wszyscy tak bardzo kurwiono, że kajali w ogóle. Pa, 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 pa.
Mi się wydaje, że raczej prędzej zdobędę 4 niż milion, ale z moim poziomem grania, który okazuje ostatnie czasy, to może być różnie. W każdym razie, mamy 70 tysięcy dużo do wydania, co jest naprawdę sporą ilością. I mam wrażenie, że powinien coś zrobić, jeżeli chodzi o staminę. Jedna rzecz, która mnie bardzo boli, jeżeli chodzi o Dark Soulsy 2 i 3 w sumie też, to że istnieje statystyka odpowiedzialna w dużej mierze praktycznie za equip load i jest to Vitality. Wolę, kiedy gry stosują system z jedynki albo z Elden Ringa, gdzie endurance jest odpowiedzialny i za to, i za to. Bo nie lubię dawać punktów statystyki tylko po to, żeby nosić lepszy sprzęt, szczerze mówiąc, zwłaszcza kiedy sprzęt nie daje aż na tyle dużej różnicy. Mam wrażenie, że powinienem poinwestować HP i trochę. Ale z drugiej strony po co? Skoro można nakurwiać. Siła przy okazji daje nam hapeki. A dobra. Na pewno mam jeszcze parę spraw do załatwienia w Los Bastille. Bo jeżeli dobrze pamiętam, to po pierwsze będzie tam ten Estus. A po drugie, skoro mamy Fragrant Branch of Fear, to chciałbym skoczyć do tego kolegi, który może nam robić broń wzdłuż. Nasze ataki nie są teraz jakoś specjalnie dużo silniejsze, ale zawsze coś. Ja tędy ostatnio szedłem, czy ja nie tędy ostatnio szedłem? Ja nie tędy szedłem. Bo mnie tutaj nie było, ale to znaczy, że jestem w miejscu, w którym mnie wcześniej było. Zalnik require. Uje! Oszukiści jebani! A tak, najlepsze drzwi. Don't give up, skeleton. A teraz kładzieć na mnie rzucą pewnie. Yep. Z czego co gorsze, to są ci, którzy mogą wybuchać w nieskończoność. Czy jest tu jakiś zwykły kolega wybuchacy? Chyba był, ale będę udawał, że go nie ma. Weź czego? Tak najlepiej, najbezpieczniej w ogóle. Na przykład przełącz sobie na Estusa, teraz jak to myślę. Dobra, ciebie dźga. Ciebie dźga. Ciebie dźga. Ciebie dźga. Wszystkich najlepiej zabić. Wymordować na śmierć. Tutaj można było sobie do klatki spaść, czego nie preferuję. Aj, dobra, teraz znowu trzeba wymordować dosłownie wszystkich, żeby mi nie wybuchnie na twarz. Dark Souls 2 to przy okazji bardzo specyficzna gra, jeżeli chodzi o system dusz bossów i broni z nich robionych. Bo właśnie odblokowujemy sobie jednego z NPC-ów, którzy mogą nam je robić. Możecie zwrócić uwagę na słownictwo, którego użyłem, jeden z. Bo straight, który tutaj jest, może robić tylko z części dusz te. Tylko z części dusz może robić na bronie. Na przykład może zrobić nam w Pursuera i z Gargulsu w tej chwili. I z Last Gianta. A jeżeli chodzi o Sorcery, to Heavy Homing Solarus, Ruin Sentinelli. Część innych rzeczy będzie do zrobienia, natomiast z innych dusz u innego NPC-a, który znajduje się za ładny kawałek. Z ciekawości w sumie chcę zobaczyć. Najgorsze jest to, że mamy jedną duszę Pursuera, a chciałbym zobaczyć w sumie obie te tarcze. Znaczy tarcze i broń, teraz jak o tym myślę.
Bo z miecza Pursueda w sumie nigdy nie korzystałem jako tako. A trochę mnie ciekawi, jak on działa. Wiem, że generalnie UGS-y, bo... No, odpalę sobie tutaj ognisko generalnie, żeby je mieć jako tako. Nie powiem, że mi na nim zależy, żeby go użyć w tej chwili, ale... O mój święty Boże. Ten miecz nawet nie wydaje się aż taki wolny, szczerze mówiąc. Spodziewałem się, że będzie dużo gorzej. Pobiegamy sobie chwilę na go i zobaczymy, jak się z nim biega, szczerze mówiąc. No, ciekawi mnie to w sumie. Kolega do mnie nie wejdzie, co jest dla mnie tylko lepszą opcją w tej chwili. Zgaduję, że ten miecz będzie odrobinę za wolny, jak na moje standardy, tyle powiem. Pointless ahead. Zgadzam się, jest tu pointless. Tu nic nie było. Bo na pewno chcę wrócić do tego miejsca, w którym wcześniej byliśmy. Tylko to będzie ode mnie wymagało, żeby przejść tu. A ciekawość, jaki to ma dwuręczny moveset? Też pionowy. Będę. Znacznie nie lubię pionowych mieczy, jeżeli ma być szczery. Dużo bardziej preferuję, kiedy miecze mają poziome cięcia. Pionowymi jest jednak zauważalnie ciężej trafić tak, jak się chce. A, szkoda ci, że tam spać chce, nie? Nie, róbcie tego. O, Boże. A, i jeszcze jedna rzecz, którą miały UGS-y w tej grze. Że nie atakują. Już wiem, czemu ich nie lubiłem. Holy fuck. Jestem martwy. Dobra, jeszcze nie jestem martwy. Ulala. Już sobie przypominam, dlaczego nie używam UGS-ów w tej grze. To było najszybsze przypomnienie sobie, dlaczego nie używam UGS-ów. Zwłaszcza, że ich widać nie zadają wcale zauważalnie więcej. Wracaj tu z Anglejku, holy fuck. Kompletnie zapomniałem o tym szczególe, że one nie atakują. Bo pamiętałem gen... O mój Boże! To była śmiertelna pułapka. Zestaw wędrowca. Dobra, co tu jeszcze było? Na pewno jest tu parę niebezpieczeństw, które na mnie będą czekać. Tyle pamiętam. Na przykład przeciwnicy. Goddammit. Nie wszedł backstab. Dobra. Czy on tu wskoczy? On pewnie będzie próbował wejść na górę i spać do mnie tędy. Nie wymyślałem, że to przeciwnik do mnie spada. No chodź, fajnie będzie. No zapraszam. Żartowanie będzie fajnie. Bawić się będzie tylko jedna osoba. Be wary of the nimble one above. Dostaliśmy dopiero Solarstone'a niedawno, więc nie zaszkodzi sprawdzić, co on zrobi. Na pewno odblokowuje przejście do skrzynki. Przysięgam, jeżeli to będzie pułapka. To nie jest pułapka. Sol Vessel. Sol Vessel generalnie nie jest czymś, czego jakoś bardzo intensywnie używam, bo zazwyczaj mam build, którego się trzymam. A tam jest skurwysyn. Już go widzę. Bone Staff. Staff on the bone, czy jakoś tak? Ej, kolego! Chodź tu. To ja ciebie rzucam. Jezu, on jest wytrzymały.
A może to jest poison? Nie, to nie jest poison. Wyglądało trochę jak poison. Czy jest tu więcej tych? Chyba jest nie, tylko tamten. Czyli to skrzynkę już powinien. Te dwie skrzynki powinien móc bezpiecznie otworzyć. Sztylet do parowania. Nic mnie nie zachodzi. Nie jest to pułapka. Ej, spójrzcie. Dostałem najlepszą broń w grze. Ono wymaga swój dex CPD. 26. Czyli na razie jej nie poużywam, ale generalnie lubię Twin Blade w tej grze i nie wykluczam, że będę chciał z nich pokorzystać trochę. Klatka. Nie jestem pewien, czy zależy mi na tym, żeby się pchać do klatki. Przecież ten Twin Blade w tej chwili wymagałby ode mnie inwestycji zauważalnej ilości punktów w tego. Usually Wall? Nie. To nie wygląda jak Illusory Wall. A może to dlatego jest znak zapytania. Ha, ha, ha. Pullback Pointless. Nic nie jest Pointless w tej grze. Żartowałem. Są rzeczy, które są pointless. Na przykład powrót do samego początku lokacji. Ha, ha, ha. Jednak nie żartowali. Wiadomo się, czasami rzeczywiście okazują się trafne i przydatne. Kto by pomyślał? Dobra, łyknę sobie live gema. Nie wiem, czy nie będę musiał ich jakoś uzupełnić niedługo. Bo powoli napadę, mam ich niewiele. Tak, tu byliśmy, bo tu było to otwierane Ferosem. Tu jak już jesteśmy, to możemy tylko tutaj spaść i potencjalnie wejść tu. Wydaje mi się, że tutaj nic nie będzie, ale zerknąć nie zaszkodzi. A widzicie, bym się przejechał. Nawet jeżeli jakieś tam zwyczajnie dusze, to nic specjalnie wielkiego. Dobra, co jest tutaj? O Boże, zaczynają się problemy. Aż nie, ja tylko tutaj wychodzę, to nie jest źle. No dobra, mamy dwoje drzwi, w które możemy wejść, stąd, nie, stąd wróciliśmy, czyli mamy efektywnie jedne drzwi, w które możemy wejść. Wyśmienicie. Otwierać. Były to drzwi, które były domyślnie zamknięte, jak tako. Tutaj na pewno jest coś, czego się będę bał. Już widzę co. Byłem pewien, że się obije o ścianę i on mi wbuchnie, a twarz szczerze mówiąc. Czy jest tu coś jeszcze? Wydaje mi się, że nie, mam tylko nadzieję. Te ściany powinno się dać rozwalić. Na pewno tu jest kolega. I tu jest kolega. Już naprawdę. W tym miejscu bardzo uważam, gdzie idę przez to, że ci przeciwnicy potrafią się znaleźć gdziekolwiek i wybuchnąć tam tuż za plecami. Dobra, teraz problem jest tego typu, że na dachach znajdują się oponenci. Znaczy na dachach. Na wzniesieniach, platformach, jak zwał, tak zwał. Przeciwnicy znajdują się też tam i nazywają się jebane kundle. Czy mam łuk? Mam łuk. Trzeba z niego skorzystać, chociaż ten jedyny raz. Tylko, że nie mam strzał? Mam strzały, co gada, że nie mam strzał. Aha, czyli kundel mnie zostawi. No dobra. To też jest optymalne rozwiązanie, nie powiem. Zastanawiam się, czy mogę też ich zdjąć. Webshot. Ulala. To jest jedno z tych miejsc, w których bardzo lubię korzystać z łuku akurat, bo widać, jak bardzo on pomaga. Olala. Dobra.
Obaj zdjęci. Kurde, nie chcę wybrać live jama tutaj. A czy jest tu jeszcze jakiś kundel? Chyba nie. Tak teraz mówiąc, to nie jest tak, że to jest jedyny sposób na to, żeby ten? Żeby sobie z nim poradzić, bo te platformy da się zniszczyć paroma czasami. Słyszę tego kundla. Chodź tu. Chodź tu. Do pana. Ulala. Jeszcze jeden. Chodź tu. Chyba nie, to nie. Aha. Zniszczę tę platformę. Ej, zgarnijcie co? Teraz nie iście. Ile razy można walczyć z tym samym przeciwnikiem w jednej lokacji? Wersja Dark Souls 2. Jezu, parowanie go jest tak proste, jak wykonuje te szarże. Mam wrażenie, że teraz nie powinien go sparować przez timing. Kolejny Twin King powinien wpaść. Łatwiutko. Jestem na 99% przekonany, że gdzieś tutaj powinien być Estus. Chyba, że źle kojarzę w tej chwili, ale... Mógłbym się, że to był Estus. Może on tu był? On tu mógł być w sumie. Jup. Dużo odłamek tytani to jest to doskonale. I przy okazji... Jest też tutaj przejście do kowala. Żyć nie umieć. Jak mamy bastyjski klucz, to możemy też sobie otworzyć drzwi w tę stronę. Bez uciekania się do niszczenia beczki jako tako. Ważne pytanie. Słuchaj, to mam dwa ważne pytania teraz, jak o tym myślę. Pierwszym z nich jest, czy ja chcę używać Twin Blade'a czy Zangla Exoda. Ale z drugiej strony, one używają innych upgrade'ów tak naprawdę. Tak na serio, co? Więc czysto teoretycznie mogę ulepszać obie broni naraz. Teraz jak o tym myślę? A Twin Blade wymaga zwykłych Titanate Shardów. Więc teoretycznie mogę mieć teraz Twin Blade'a plus 5, wydaje mi się, że plus 6 już nie. Nie, mogę. Spójrzcie teraz, reinforcnąć Twin Blade'a. Nawet plus 7, holy fuck. To zdecydowanie jest to, czego się spodziewałem. I w czystej teorii przynajmniej mogę się wrócić do Swings Betwixt. Zejść do starych bab. Zejść do starych bab. I za Solvesera sobie rozdać punkty jeszcze raz.
Ona wymaga 26, adaptability do 20, żeby mieć agility. I siły tyle, ile posiada. I przynajmniej czysto teoretycznie możemy teraz używać Twin Blade'a, który jest na plus 7, więc nie zdziwię się, jeżeli będzie zadawał nawet więcej potencjalnie niż ta. Niż. Dangle Exert, który jest na plus 2. O dobra, jeżeli chodzi o Synergize, to będzie wszystko chyba i ogólnie o Lost Bastille. Więc weźmy się na Majuli. W ogóle nie, tak sobie zdałem sprawę, jak ja absolutnie krótko dzisiaj byłem w Dark Soulsach, trójce. Co ja zdążyłem dzisiaj zrobić w Dark Soulsach, trójce? Wypierdolić się po raz kolejny od tej samej głupiej piromanki. To jest jedyne, co zdążyłem dzisiaj zrobić. Teraz generalnie mamy parę miejsc, które możemy się udać, jeżeli mnie pamięć nie myli, przy czym... Jest jedno główne, w które moglibyśmy się udać, jest ono w tę stronę. Czas na Baldur's Gate'a, tyle mam do powiedzenia. Aż nie ukrywam, że jeżeli zdecyduję się walczyć ze smokiem, to będzie moja rychła śmierć najprawdopodobniej. A nie mam strzału, żeby go snajpić, ani jest taka... To jak skrzynka. Reasumując, jak pierwszy raz podchodziłem do DS2, to wieża Heidego, do której właśnie idziemy, była pierwszym miejscem, w którym byłem jako tako. I nie ukrywam, że nie jest to idealne miejsce, żeby zaczynać swoją przygodę. Głównie dlatego, że przeciwnicy są dość wymagające tutaj. Zwłaszcza jeżeli nie gasi magiem, bo jeżeli gasi magiem, to nie jest aż tak źle generalnie. Ale dla postaci walczącej wręcz... Pamiętaj, jak zaczynałem? Któregoś razu grę postacią, która zaczyna zbierać broń mi i nie starczyło mi ich, żeby do bossa dojść, bo wytrzymało się psuła. Niech to mówi samo za siebie. Przy okazji wersja Scholar of the First Sin dodaje tutaj od zajobów Hide Knightów od samego początku, czyli tych, którzy sobie teraz siedzą i nic nie robią. Jedna rzeczka jest z tymi serżami naprawdę fajna, to że dają naprawdę dużo dusz, bo to jest bodaj 400 za jednego. Więc dają w ten sposób graczowi możliwość w miarę szybkiego wyfarmienia się, jeżeli gracz jest w stanie z nimi walczyć jako tako. Przy okazji ataki Twin Blade mają tą fajną właściwość, że atakują parę razy. Więc nawet jeżeli powiedzmy jeden atak zadaje relatywnie niewiele, to jedno R1 potrafi zadać się 3 ciosy i przez to wchodzi dużo ataków, tak? Tą samą zależność pozostawiono w Dark Soulsach, znaczy Dark Soulsach, w Elden Ringu. Gdzie przez to nakładanie bleeda Twin Blade'ami jest idiotycznie wręcz proste. Muszę jedną rzecz sprawdzić, bo czuję się sprowokowany i nie da mi to spokoju, jeżeli tego nie zrobię.
Najbardziej mnie bawi to, że widać, że on tym dostawał jako tako. Zastanawiam się, czy da się go zabić stąd. Znaczy wiadomo, że ja mu będę zadawał odpowiednio niewiele, tak? Ale ten... Po prostu sama taka czysta ciekawość. Raczej mu za mało będę zadawał, żeby ten, żeby próbować. Więc sobie odpuszczę. Tylko zdejmę łuk, żeby nie być ponad... A nie, i tak nie jestem ponad jakby plot, więc nie jest źle. Tutaj jest mój znienawidzony pokój z trzema rycerzami. Gdzie po prostu sobie zabiega na spokojnie. Też Twinblade'a jest tego typu myk, że żeby w pełni efektywnie go wykorzystywać, trzeba go dzierżyć dwuręcznie. Więc tak jak ja zawsze chodzę z tarczą, tak nie mamy tej serii ataków na przykład, tak? To jeżeli dobrze pamiętam, to jeden z tych rycerzy daje nam spokój, jeżeli ten, jeżeli bijemy drugiego. Oj. Au. O, właśnie w ten sposób. A, dobra, teraz problem jest dwojakiej natury. Pierwszy problem brzmi następująco. Hajdy najci to skurdy z animatki natury. A drugi problem jest taki, że smoki to skurdy z animatki natury. O Boże, nie ma staminy. Mam jeszcze strzały, mam jeszcze strzały. To sobie dajcie mi ten łuk z powrotem. Chcę go zagrawać osobno, generalnie. Te strzały zadają zaskakująco dużo, szczerze mówiąc. Myślałem, że będą dużo mniej zadawały. Ja temu Heidenaitowi zadałem 158 jedną strzałą. Tylko wiadomo, no, mamy ich ograniczoną ilość. Z Heidenaitami jest ten strasznie upierdliwy myk, że oni mają bardzo szybkie ataki. W sensie, że potrafią je wyprowadzić tak nagle znikąd. Przez co dość ciężko się ich atakuje, bo zawsze mam wrażenie, że nie jestem w stanie wyczuć tego momentu, kiedy można go bezpiecznie zaatakować. Bob, bob, bob. A? Teraz chcę iść na górę Hyde Knighta wziąć. Niestety. Tego też trzeba. Coś czuję, że zaraz wycięty Daxosów trzeba, by the way. To jest idealny atak, tak naprawdę, bo daje nam możliwość backstabowania ich. A moim zdaniem, to jest moje zdanie, pewnie ludzie, którzy się lepiej znają, także będą twierdzić, że jest inaczej. Moim zdaniem backstabowanie ich to jest jednocześnie jedyna taka w 100% bezpieczna opcja, żeby zadać im obrażenia i nie nadziać się na żadną kontrę, niezależnie od posiadanej broni. Dlatego zazwyczaj czekam, aż będę mógł ich backstabować. Na przykład to tak. O, a propos. Ja po tym pierwszym ataku już obezwałem, zauważcie. Więc to nie jest tak, że powiedzmy byłem o jeden atak za dużo czy coś. To była w 100% kwestia tego, że oni potrafią się odgryźć praktycznie tu teraz natychmiast. Dobra. Czy mam jakąś tarczę, która ma dużo stabilności? Więcej stabilności niż moja i odporność na ogień? Nie. Czy mam coś, co daje mi odporność na ogień? Nie. Czas umrzeć? Doskonale. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na śmierć.
Bo jak najbardziej. Jolo. YOLO! Dobra, zdążyłem. Teraz tylko pozostaje mi liczyć, że smok będzie próbował mnie zdeptać. Bo to jest absolutnie najlepsze, co może próbować robić. Problemy zaczynają się, kiedy robi to, co właśnie robi. Otóż to. A. Na szczęście trzeba to tyle szybko, że nie ma tragedii. Zabicie smoka powoduje, że pojawia się tutaj dźwignia. Generalnie największy problem to jest podbieg, bo zazwyczaj jak próbuję to zrobić, to tak mniej więcej dobiegam tutaj, kończy mi się stamina i zanim tutaj zdążę wbiec, to smok mnie spycha ogniem w dół. To jest tak straszne. Że było zabawniej, w oryginalnej wersji Dark Souls 2 tego smoka tutaj nie było. Dosłownie go tutaj nie było. Human Effigy razy 5. Ej, mam nadzieję, że lubicie przecinków, których znacie z innych części Dark Soulsów. Stary pogromca smoków, cześć Einstein. Ale motyw ma naprawdę fajny, bardzo go lubię. I nie powiem, walka z nim pojedynczo jest moim zdaniem dużo lepsza niż kiedy ma swojego grubego kolegę. Nawet jeżeli powiedzmy ma nieco inny moveset. Ale to tylko absolutny mój hejt na ganki. I dla mnie największą zaletą jest to, że nie ma tego durnego dasha, który wygląda jakby ślizgał się po powietrzu i kompletnie nie wiadomo kiedy go skończy. Tylko jeżeli rzeczywiście chce do nas dobiec, to albo właśnie takim doskokiem to robi, albo podbiega tak fizycznie. Na szczęście tarcza robi tutaj bardzo dobrą robotę. Zresztą tarcza moim zdaniem to jest taki trochę easy mode, jeżeli chodzi o DS2. Bo naprawdę bardzo dużo, powiedzmy, można w ten sposób blokować, nie blokować. O, grid. Obezwałem, tak myślałem. Czy on się zdaszuje? Nie, Estus. Spójrzcie, jak wolno się stosuje w tej grze. Łatwiutko. I z takim Olsztajnem dużo bardziej wolałbym walczyć niż z całą dwójką. Przy okazji, jeżeli dobrze pamiętam, można tutaj dzięki temu dostać jego broń, która w tej grze jest całkiem fajna, tylko problem, który ma Dark Souls 2, jeżeli chodzi o te specjalne, fajne bronie, to fakt, że zużywają one wytrzymałość, żeby używać tych swoich specjalnych rzeczy. Więc na przykład jeżeli broń ma, nie wiem, 100 wytrzymałości, to zużycie Weapon Arta potrafi kosztować 20 wytrzymałości, co jest naprawdę trochę zbyt bolesne. Nie włączam Facebooka, holy fuck. Czemu ja to zrobiłem? Już naprawiłem swój błąd. W
W każdym razie, samo Cathedral of Blue jest dosłownie opcjonalne, tak bardzo jak to tylko jest fizycznie możliwe. Bo nie ma tej nic, czego gracz mógłby potrzebować, żeby przejść gdziekolwiek dalej. Tak naprawdę jedyne co to można tutaj zgadnąć się Covenant Blue Sentinelli, który ma powiązania z Covenantem, który dostajemy na początku gry. W Majuli, tam przy pomniku na samej górze, jeżeli pogadamy z NPC-em wystarczająco dużo razy, to dostajemy Covenant, który sprawia, że jeżeli jesteśmy inwajdowani, to ktoś może przyjść nam na pomoc. Natomiast tutaj możemy dostać Blue Sentineli, którzy właśnie służą jako ci, którzy są przywoływani w takiej sytuacji. I chodzi oczywiście o taką stricte pomoc przy sytuacjach, gdzie jesteśmy inwajdowani, tak? Bo jeżeli chcemy się po prostu przywoływać, no to jest cały czas system znaków i tak dalej. Dobra, tutaj został ostatni kolega. I dodatku Hyde Knight jeszcze obok. Bo ci rycerze tutaj straszliwie dobrze traktują, by the way. Więc nimi jakoś nie radzę ryzykować za bardzo. Dobra, najgorsze jest to, że ten skurwol, który nazywa się Hyde Knight, on chroni skrzynki w tej chwili. Miałem nadzieję, że się spierdoli, szczerze mówiąc. To nie powinien być backstab, by the way. Nie zgadzam się na to, że to był backstab. Gdyby coś takiego mi się przytrafiło, a nie przeciwnikowi, to bym kurwił. Jak ta lala. O, to jest atak, którego dosłownie się nie da, moim zdaniem. Jeżeli się wykona swój atak, to przed tym się nie da uniknąć. O, tak, tak powiem. Tak, przed tym tego się nie da uniknąć. Bo on po prostu wykonuje go za szybko. I on potrafi go zrobić praktycznie na tyle szybko, że gracz o siłą rzeczy nie jest w stanie go zaatakować bez jakichś backstabów, parowań i tak dalej, żeby go uniknąć. Anyway. Ring of Binding sprawia, że możemy mieć, powiedzmy, minimalnie więcej HP, że tak to ujmę. Czyli jako, że po śmierci tracimy maksymalne HP-ki, to ten pierścień właśnie ogranicza to, ile możemy stracić. Kolci mnie, żeby spróbować się zrobić największy ser tego świata, ale wiem, że go spierdolę. Dlatego to zrobię. Żartowałem. Mam nadzieję, że robicie ser a la boss. Realnie jest to możliwe tylko jeżeli akurat jeżeli nie podnosiliśmy żadnej z platform, które podnoszą okręgi na jego arenie, czego jak widzieliście nie robiłem. Tutaj jest na przykład jeden taki słup, który podnosi jeden z kręgów, w sumie można podnieść trzy. Wydaje mi się, że jeżeli podniesiemy trzy, to albo jest bardzo ograniczona ilość miejsca, w którym możemy spaść, albo w ogóle nie ma. W każdym razie jest to bardzo tania strategia i absolutnie nie czuję się źle z tym, że ją robię. Lightning Spirit podobno były kompletnie niezbalansowane przy premierze, niestety nie miałem okazji się o tym przekonać. Z koleżanką tutaj muszę bardzo intensywnie pogadać, bo ona blokuje przejście w pewnym sensie. Dobra, już dialogi przegadane. Wydaje taki coś by nie przeszło. Nie! Nie ma w Elden Ringu żadnych sposobów na serowanie przeciwników. Skądże znowu? A teraz czekaj, pójdę kompletnie zeskipować obie fazy Fire Gianta. Maleni z tego spamiętam, wciąż da się skipować drugą fazę poprzez ripostowanie. Wypadałoby zacząć dawać punkty w sestyki, które nie są siły Dexem chyba. Teraz jak o tym myślę.
Konkretny przypadek za Enę. Radan może wypaść poza Enę. Więc to jest rzeczą. Nie, dobra, serio. Może dać się coś w ten. W Endurance i w Vigor. Przynajmniej trochę. I Dexa. Przy okazji. Nie będę szedł. Bo chciałem powiedzieć, że może pójdę zobaczyć, czy tego. Czy u Strayda mogę zrobić coś duszy Dragon Slayera, ale z tego wspaniałego włócznie jest Dex Fey, więc taka niekoniecznie dla mnie. Śmieszna liczba poziom. A powiem szczerze, nawet nie zwróciłem uwagi. W każdym razie, skoro już tu jesteśmy, skoczę sobie tutaj. Generalnie kwestia jest tego typu, że miejsce, do którego idziemy, jest w pewnym sensie opcjonalne, w pewnym sensie nie jest opcjonalne. Jest to jedna ze ścieżek prowadzących do Lost Bastille, więc jeżeli zrobimy Lost Bastille w inny sposób, to absolutnie nie musimy tutaj w ogóle iść, ale jeżeli nie przejdziemy przez Lasek i przez Pursuera do tego, do Lost Bastille, to tutaj jest druga możliwość tak naprawdę, żeby się tam dostać. Bardziej mnie zastanawia, jakim kurwa cudem ja już mam Twin Blade'a plus 7, szczerze mówiąc. Tu jest jakiś przeciwnik? Nie. Ale jest dużo rzeczy do zrobienia. Duszy, halabarda Starego Rycerza. Rzeczy Starego Rycerza mają ten problem, że one są silne, ale mają strasznie mało wytrzymałości. Na przykład weźmy tą jeszcze tą halabardę. Spójrzcie, 15 wytrzymałości, gdzie... Czekaj, to była wytrzymałość? To nie była wytrzymałość. To nie była wytrzymałość. Co ja gadam? Wytrzymałość to jest to. Wytrzymałość ma 20, o. A Twinblade, którego nosimy obecnie, ma na przykład 210. No więc taka drobna różnica. Generalnie trochę to przypomina te kryształowe rzeczy z Dark Soulsów 1, z tą różnicą drobną, że jeżeli się zepsuje, to można to naprawić, tak? A jeżeli dobrze pamiętam, to kryształowych rzeczy w 1 się nie dało. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, bo na jedynce znam się w 100% najmniej. Tutaj mamy jednego z, powiedzmy, bardziej endgame'owych przeciwników. Bo oni, z tego co pamiętam, są w zamku dangleickim. Absolutnie nie przeszkadza mi tego zaśgrać na śmierć. Chyba mało. Skrzynka, w skrzynce powinno być coś dobrego, z tego co pamiętam. Sublime Bondust. Nie mieliśmy do tej pory chyba Bondustów, a one służą do ulepszania estusów, jeżeli chodzi o to, ile leczą. Więc to jest chyba tak naprawdę nasz pierwszy upgrade, taki do plus estusów, a nie do ilości estusów. Dobra, tutaj nic nie ma. Tutaj zaraz po lewej. Nawet nie tylko po lewej. Chciałem powiedzieć, że tutaj po lewej ma coś nieprzyjemnego, ale nawet też tak nie musiałem iść. Ej, spójrzcie, badaliszek. I obok jeszcze widzę dwóch nieumarłych stojących. Nice. Dragon Dungeon nie mamy, więc nie odrzucimy tego NPC-a, który tam stoi. Znaczy NPC-a, to chyba w ogóle zwykły przeciwnik był. Tutaj też nic nie ma i tu będzie już zejście prowadzące do No Man's Wharf. Samo No Man's Wharf jest trochę skurwysyńską lokacją. Przynajmniej takie zawsze pamiętam, nawet jeżeli nie jest jakieś straszne, to... Mam z nim złe wspomnienia, o tak powiem.
Ale jak już to jestem, to nie dobrze mogę się przejść. Zaszkodzić nie zaszkodzi. Ej, chopie, nie aż tak. Pamiętam, jak pierwszy raz grałem i próbowałem tych kolegów tutaj sobie. Ja spadnę. Spadłem. Tak jak ten kolega. O mój Boże. To było co najmniej ciekawe. A tak, bo tutaj przecież woda jest na tyle, powiedzmy, płytka, że nawet jak się spadnie, to się nie umrze w tym konkretnym miejscu. Jest po prostu spadnie i go dobije. Byleby móc z powrotem wrócić. A? Na początku jakiś parę takich drobiazgów będzie. Przeciwnik do mnie biegnie. Ulala. Jak chcą przejść pojedynczo, to ja nie będę absolutnie rzekał. Tylko, że ktoś mi od tyłu zachodzi chyba, jeżeli dobrze widziałem. A nie, wydawało mi się. Ciekawe. Może to po prostu odbicie w wodzie albo coś? Au. Gryzę, gryzę, gryzę. Grid jest zły, nie wolno gridzić. Naucz się tego, niemądry człowieku. Tam coś leży i chciałbym to. Wydaje mi się, że nie wspominałem o tym jako tak, ale Dark Souls 2 mają ten swój dziwny system z pochodniami, które mają. Kurwa! Jebane kundę. Jak ten ma ograniczony czas trwania taki całkowity. Skąd do mnie strzelają? Stamtąd do mnie strzelają. I w wielu miejscach, tutaj na przykład też były widoczne takie miejsca, które można odpalić, żeby po prostu w całej lokacji było jaśniej. I akurat w No Man's World jest to tyle specyficznie przydatne, że są przeciwnicy, którzy źle reagują na światło, że tak to ujmę. Czy to jest pułapka? Nie. Na szczęście pułapki dość szybko widać, że są pułapkami. Proszę mi tak nie mrygać. On ma poison. Najgorzej. No także jeżeli znajdziemy o takie coś, to możemy to teoretycznie odpalić, jeżeli mamy akurat pochodnie. Przy czym pochodnie bardzo łatwo jest gasić, chociażby wchodząc do wody i się w niej rolując. Więc zazwyczaj używanie ich jest po prostu niewygodne. Żywica mrocznej sosny, daje stusa. Zastanawiam się, czy No Man's World to w ogóle nie była jedna z tych lokacji, które przynajmniej w teorii gra każe przychodzić na tym. Na jednym ognisku, tylko potem do niego skróty się odblokowuje. Bo takie trochę mam wrażenie, że tak mogło być. Nie uważam tego za zły design, ale jednocześnie jeżeli chcemy na przykład zrobić jakieś postępy, to nie czujemy, że je robimy aż tak bardzo. Cześć, Lucartail. Mogę tak się zastanawiać. Jaki w zamierzeniu był design twórców odnośnie tego? Odnośnie kolejności przychodzenia lokacji. Czy twórcy chcieli, żeby gracz najpierw poszedł do Lost Bastille, a potem tutaj, czy odwrotnie? Biorąc pod uwagę, że mam tutaj lokatyl właśnie. Biorąc pod uwagę, że prowadzi stąd ten... Że prowadzi stąd łódka do Lost Bastille, to zgadywałbym, że najpierw tutaj, ale... Ale daj, wie tak naprawdę. Słyszę cię. Kundlu jebany.
Dobra, ciebie akurat nie strzelałem, nie będę kłamał. Twin Blades są takie fajne, Jezu. Tylko mówię, dużo ich wadą jest to, że nie można ich efektywnie tak... Naprawdę efektywnie ich używać w tym... W jednej ręce. Więc używanie ich starczą jest trochę niewygodne, bo chwilę, trzeba się co chwilę przynosić między jedną ręką a dwiema. Wise do mnie będą strzelać. Ja się nie dam. O, tu jest więcej przeciwników, który źle reaguje na światło. Niestety baksować się ich też nie da. Bo to jakieś monstra. Ale jak się przychodzi z bronią, która jest zauważalnie nie na poziom tej lokacji, to nie jest źle. Gorzej, kiedy pojawia się ich więcej niż jeden. Tak jak tutaj. Tak. Emit Force. Idealne do spychania przeciwników tutaj, nie powiem. Czy to jest bait? To wygląda jak bait. To zdecydowanie był bait. A już to Wajzo. Muszę... O Boże, nie mogę. Chciałem powiedzieć, że muszę tarczę zmienić, aby raczej zdjąć, ale widzę, że to nie jest idealny moment na to. Bo póki nie walczę z Pursuerem, to tarcza do parowania jest mi raczej niepotrzebna, bo nie będę kłamał, że tylko Pursuera uważam za przeciwnika, z którym się czuję komfortowo parując go. Oj. Nie za dużo was tu. Właśnie chciałem zapytać, czy jeszcze będzie jeden? Otwieraj i dawaj kolejnego. Widziałem tutaj ten Bloodstain i byłem pewien, że po prostu będzie to jeszcze jakiś. Greatsword. Greatsword to jest ten słynny miecz Garza, z tego co pamiętam. O, pułapka. Ale to może tłumaczyć, dlaczego był tu Bloodstain. No już pamiętam, że Greatsword to miecz Garza. Tak, tak wygląda. Chyba spadamy. Ogólnie No Man's Worth jest dość krótką lokacją, jeżeli wiemy co robimy i nie umieramy po drodze. A wszystkie rzeczy, które wymieniłem, nie są oczywiście za pierwszym przejściem. Teraz przechodząc tutaj, możemy pociągnąć za wajchę. Tak wiem, to ja dzwonię. No, wiem, że chcesz. Okej, nie chciał. Czyli trzeba mu palić do pomocy? O Jezu. Byłem pewien, że się spierdzielę w dół kompletnie. Jak tu się bezpiecznie schodzi? O Boże, kolejny? A nie, to jest ten śmieszek, który zapierdala jak szalony. Nie jestem pewien, czy chcę schodzić tam, gdzie potencjalnie może być więcej wrogów, szczerze mówiąc, ale niech ci będzie. Okej, nieważne. Backstabik. O! Oni padają na hita? Z backstabów? Oj, bo jest to strasznie mało wytrzymałych ich podanie tego, jakich pamiętam przed chwili. Już to coś będzie pewnie, tak? Koledzy sobie śpią przy stole. To jest bait. To jest 300% bait. Tutaj praktycznie każdy wazon z tego, co pamiętam, jest napakowany cucizną.
Zagram Bunch of Hill, to mi się przyda. Wiecie co? Teraz zademonstruję. Widzicie, poison. Na szczęście jak je rozwalimy z dystansu, to nic nam się nie stanie, ale gdybyśmy się przed nieszkach przerwali, to zostalibyśmy odrzuci natychmiast. Dobra, potrzebuję life gemów. Zejdźmy sobie na dół, nie przejmujmy się tym, że ktoś nas tutaj bije. No i dobrze też kojarzyłem, że to jest ten. To jest miejsce, w którym się praktycznie przechodzi na jednym ognisku, bo ten skrót nas przynosi właśnie do samego początkowego ogniska. Tutaj siedzi kolega Carillion, który teoretycznie uczy magii. O Boże, czemu użyłem Estusa? No bo jak już użyłem Estusa, to chyba po prostu to zrobię, bo nie będę ryzykował na jednym. Przy czym, jeżeli ktoś jest magicznie upośledzony, jak to ładnie Carillion określił, to stwierdził, że nie pierdolę, ja cię nie uczę. W sumie ma rację. Nawet jakby chciał, to nie mógłby mnie niczego nauczyć. Dobra, to teraz, już odblokowaliśmy sobie skrócić czas zabić magiczny pociąg. A przez magiczny pociąg mam na myśli miliony. Tak, miliony, dobrze. Miliony przeciwników, którzy mogły chcieć nas gonić. Pytanie, czy będą? Bo sobie nie pamiętam, czy oni będą nas aż tak gonić, czy nie. Jop. Na szczęście nie jestem z tych, którzy by się przejmowali takimi debesgami. Czy zastanawialiście kiedyś, jak mocno można mieć wyjebane? Czas zademonstrować. Flag the Ascensi, ten sam przeciwnik, którego spotkaliśmy przed Sinetką. I który tam był efektywnie min bossem. Tutaj jest pełnoprawnym bossem. Nie pamiętam, chyba się odbywa. Twin Blade dobrał taką robotę tutaj. Chciałbym się podejść tutaj, wyleczyć. Tak się podejść. Ja nie najlepiej stać obok nich, bo nie wiem, czy widać, ale to są praktycznie dwaj wojownicy połączeni jakoś presami ze sobą. No i tyle było w Flexes Fancy. Nie powiem, Twinbait robi świetną robotę. Tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, jest płomień piromancji? Taki pierwszy legitny, który można zdobyć w tej grze. Jop, i Fireball. Więc jeżeli chcielibyśmy stać się piromantą, to od tej pory możemy. I przy okazji przenosi nas to do... Uwaga, spoiler, którego wcześniej już nie powiedziałem. Do Lost Bastille. Lądujemy, powiedzmy, na samym jego dole tak naprawdę. Mało. To nie powinno trafić. Mogę to na safe, że nie użyłem żadnego estusa na tego, na Sensei. Co jest bardzo ciekawą rzeczą. Jeżeli dobrze pamiętam, to miejsce, do którego właśnie idziemy, da się też powiedzmy odkryć z drugiej strony. Tylko nie pamiętam dokładnie, jak się szło, więc jak podejdę tam, to jestem na 99% pewien, że sobie przypomnę, gdzie tam mniej więcej jest. Bo wiem, że tu na pewno są jako tako klatki. W klatkach w zdecydowanej większości nic nie ma. Gdzieś po drodze bodaj ognisko było.
Której z nich? Tu nic nie ma, tu jest dusza. Pospolity owoc. Tu jest ognisko, czyli dobrze kojarzyłem. Przekaję sobie, wezmę, odpocznę. Odkryję najbardziej przejebaną mapkę pole. Dajesz. Która? A, już wiem chyba. Wydaje mi się, że to jest jakoś pod tym miejscem, gdzie walczyliśmy z Pursuerem i że dało się tutaj spaść, albo coś ten deseń. O Boże, przykro mi. Przykro mi, że musiałeś tego doświadczyć. Dokąd ta dolina prowadzi? To ważne. Czyli spójrzcie, to jest to miejsce, gdzie walczyliśmy z Pursuerem i gdzie znaleźliśmy odłamy Kestusa. To ciekawe. I teraz też możemy sobie spać tutaj i tam wrócić, albo możemy sobie przejść tutaj i zgarnąć efektywnie nic ciekawego. Żeś nie umierać. Znaczy, nie przejmowałbym się poziomami. Hall of Grandmasters to jest mapa zrobiona dosłownie po to, żeby ludzie mogli sobie wykupić miejsce ze swoim buildem. I niektóre buildy są praktycznie niezabijalne dla części graczy. A niektóre buildy będą miały po prostu wyjebane na każdego exile'a, którego tam znajdziesz. W co ja chcę władować? Plus 2 w dexa, co ja się będę. I po jednym w to. Nice. Ja tylko nie wiem, czy nie skopałem, ale dobra. Bo jeżeli chodzi o No Man's World, to też będzie wszystko, więc teraz nasz wybór ogranicza się do tego, czy chcemy iść w tę stronę, czy chcemy... Ej, na pewno tym razem uda mi się zrobić chariota, prawda? Nie tak jak na ostatnim streamie, kiedy próbowałem grać Dark Souls 2, prawda? Prawda? Ile ty chciałeś za obrócenie tego szaństwa? Dwa ty kurcze. Użyjmy jednej, chyba wystarczy. Yep. O, weź to. W razie bym chciał wrócić do wieży Heidego, to mam tam ogniska, więc... Więc nie będzie problemu. Dzięki. Ruszajmy więc do Huntsman's Copes. Bardzo przyjemnej lokacji z bardzo przyjemnymi przeciwnikami. TF, TF. Aczkolwiek mam wrażenie, że Huntsman's Copes znacznie częściej zawodzą mnie moje umiejętności platformingowe, aniżeli waleczne. Albo bycie leniwą suchą, która nie chce się bić przeciwnikami. To też jest opcja. Czy to kolejny kolega, dla którego jesteśmy za głupi? Nie mamy daru, więc wydaje mi się, że to może odchodzić. Wow! Ledwie odpalę jedną cholerną wiadomość, znaczy jedną wiadomość, jeden znak do przywołania i już jest ocenzurowany. Widzicie, nie można patrzeć się na tego typu rzeczy na streamach. Ty też żyjesz, nie na długo. Boże, jak tutaj pójdzie, to zaraz zapomnę, co ja robiłem w innych... O Boże, Poison. Poison w Dark Soulsach 2 trwa tyle krócej, ale jednocześnie jest zauważalnie silniejszy.
Z jednej strony to dobrze, z drugiej strony, jeżeli akurat wejdzie w trakcie jakiejś naszej walki, to jest bardzo niefortunna sytuacja. Czy ten kolega będzie chciał do nas przyjść? Chyba nie, na szczęście. Ale jeżeli on nie będzie chciał przyjść do nas, to my przyjdziemy do niego najwyraźniej. Ten skok nie wykluczam, że jest wykonalny, ale absolutnie nie będę go testował. Wykorzystam za to znacznie bezpieczniejszą metodę robienia go, czyli po prostu przejście tędy. Niestety mam tu odrobinę ciemnotę. Trzy divine. Ej, no bogato. Ezo! Oczywiście, że przeciwnik był z tyłu. No i jeszcze dosłownie z tyłu. Fajnie. Dobra, rolni się, by ktoś mnie chciał strzało jebnąć. Co nie jest absolutnie wykluczone w tym miejscu. A tu gdzieś były schody, tyle pamiętam. Że wejść tutaj na drugą stronę. Skąd do mnie strzelają, chuje? Ilożona headbutt, not here. Okej, okay, I believe you. Au. Wiem, że jesteśmy relatywnie niedaleko tego ogniska, więc mogę sobie pozwolić na stosowanie. Jeszcze nie zgarnę lustra do Malcina. W sensie, Malcin szuka czegoś do challenge'a konkretnego, czy... Czy... o czym mówisz? Him before lustra Kalandy. Ale powiem tak, my mamy po parę tysięcy godzin nie znaleźliśmy, a nie uważamy się za jakiś kiepski gracz czy coś takiego, więc osobiście na twoim miejscu bym się nie nastawiał, że się tak delikatnie wyraża. Stąd chyba musimy dostać fall damage, niestety. Okej, to nie jest żyjąc przeciwnik. Najgorsze jest to, że to jest tak irytująco ciemno. Attacking. Aha. Czyli kolejny niewidzialny. Opo. Jezu. Dobra. Powiem tak, ten system z pochodniami w DS2 byłby moim zdaniem dużo przyjemniejszy dla gracza, gdyby można było pochodnie odpalić w każdej chwili bez używania przedmiotów, bo na chwilę obecną, żeby odpalić jakąś pochodnię, to konieczne jest niesienie jej aż od samego ogniska, plus one mają ograniczony czas trwania, co też jest zachwycające. Teoretycznie każda znaleziona pochodnia to wydłuża, ale nie jest to na tyle znaczące, żeby można było to spacywać tak naprawdę jako taki duży pozytyw. Tutaj nic nie ma, tutaj bardzo łatwo jest się wypierdolić na śmierć. Kolejna wnęka. Halo? Czyli co chcesz powiedzieć, że jak już tu wrócę, to muszę jeszcze raz się tam spiedolić? No dobra, niech będzie. Nie chciałem, ale jak każą, to robię. Ale serio, holy fuck, nie spodziewałem się, że aż tak długo będę dzisiaj siedział na DS2. I w sumie to dla mnie w miarę pozytywna niespodzianka, bo świadczy o tym, że mało tutaj umieram. Dobra, to jeszcze raz tędy. I żeby przejść dalej, trzeba tędy iść. Wizja kupca. Czy ktoś tu idzie? Słyszę, że ktoś chodzi mi, to strasznie irytuje. I to ja tyle, że wiecie, że to jest po prostu takie niepokojące. Tutaj nie dajcie się zbejcić. Ktoś za mnie trzeba. Ulala! Kolego! Kolego! Dobra,
Weźmy to z powrotem. Janin tutaj jest przedmiot, ale za każdym razem, kiedy próbuję po niego skoczyć, to kończy to moją rychłą i nagłą śmiercią. Więc nauczyłem się już, żeby tego nie robić. A już na pewno nie przed granicą ogniska, które jest dosłownie za rogiem. Przekaj, wrócę się do Majuri na chwilę, bo mam wrażenie, że powinienem ulepszyć jest tu z... Tylko nie pamiętam, czy to się robiło tutaj u... Nie, to się po prostu spalało. A tego, a jeżeli dobrze pamiętam, to nie powinienem mieć więcej tych... Shardów, prawda? Okej, czyli mam 5 esesów plus 1. Od razu lepiej. Bridge'a to już to jest to ognisko, które właśnie bukowaliśmy. Nie, no zobaczcie, na pewno dzisiaj uda mi się Chariota pokonać. TF, TF. Tutaj niestety jak tak pójdziemy, to przeciwnik nam spadnie na PS-a. O czym warto pamiętać generalnie. Zwłaszcza, że tak z doświadczenia przynajmniej to jest miejsce, w którym dość często się... Wywalam i do którego wracam, tak się wyrażę. Ach. Najpierw się zajmę wszystkimi dobiazgami, które tu są. W sensie jakimiś pomniejszymi przeciwnikami. Ulala. A już pięknie się o ścianę obijam, albo raczej o drzewa tutaj. Okej, to nie było, żeby przeciwnik wyjątkowo. Wezmę tarczę na chwilę, bo to był silniejszy oponent. Czy mogę? Nie. Chyba, że tak? Chyba, że tak? Nie. Czyli pewnie muszę most przejść cały. A przynajmniej jego większą część. A, fajnie. Czy on naprawdę stąd nie wskoczy? No naprawdę, nie chcę stamtąd wskoczyć. Matko boska. Oho, widzę ten poison. Teraz spróbuję go wyciągnąć poza poisona może. Żeby było bezpieczniej. Mogę nawet się bić na te mniejsze symności, jeżeli będzie tak potrzeba. Ulala, albo i nie mogę. Au. Cofam to, co mówiłem. Nie bije się z nim na moście. Szybki life jam. Niestety backstab nie był tutaj możliwością. Au. Atak. Nice. Niestety nic specjalnego nie dostaliśmy. Ale to nic strasznego. Idźmy dalej. Wciąż żygają w nas trucizną. Jeżeli dobrze pamiętam, tędy się szło do Chariota. Mam nadzieję, że się nie mylę. Ula. Oj, nam przebijają kompletnie staminę. Zdajemy jego najpierw, żeby nie przeszkadzał w walce. To było bardzo ciekawe. Jeszcze raz? Nice. To był na pewno jeszcze przeciwnik, dobrze pamiętałem. Niestety to nie Elden Ring, gdzie większość ataków można dołować. To jest ten problem, że przyzwyczajenie z Elden Ringa w Dark Soulsach jak takich potrafią boleć. W drugą stronę. Backstab? A, goddammit.
coś jest. Szkielety! O mój Boże! Na szczęście nie wstające z powrotem szkielety. Beach plus. Beacher w Dark Soulsach 2 to śmieszna broń, ale nie jakaś super efektywna. Dobra, tutaj na pewno trzeba było bardzo powoli i spokojnie iść, żeby wyciągać ich pojedynczo. Bo jeżeli byśmy pobiegli dalej, to byśmy wyciągnęli ich wszystkich naraz. Nice. Może lepiej będzie po prostu dwuręcznie broń moją dzierżyć i ich próbować finczować. Wpadniesz? Kolego? O Boże, on ma bić. To nie był planowany backstab. Ej, oni pewnie od jednego dwuręcznego ataku finiczują. To jest o tyle fajne. Czy on stąd spadnie? Tamten spadnie. Więc na niego zaczekam. Stamina, stamina, stamina. Spokojnie. Nice. Ogólnie zauważyłem, że dwa z rzędu ataki mają tendencję do nietrafiania, co jest trochę nieprzyjemne. W sensie dwie takie serie. W sensie o co mi dokładnie chodzi, że jeżeli wykonamy jedną R1 dwuręczną, to druga tak jakby pierwszy cios zazwyczaj nie trafia. Dobra. O bo! Skąd ty się tu wziąłeś? Okej. Okay. Już się tu nie ma, I guess. Ja już nie mam tych live jamów, niestety. Co jest niepokojące, to na pewno. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, gdzie idziemy. I zwłaszcza, że tam jest NPC do zabicia. Oh well, Hestus. Realnie w idealnym świecie pozbyłbym się tego NPC-a jakoś w miarę rozsądnie. Au. Twój. On ogólnie jest strasznie silny, jak na ten etap, bym powiedział. Au. 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 Jestem martwy? Tak, nie. Jezu, ten jego UGS jest strasznie szybki. W dodatku ten chłop ma tyle poise, że to jest niepojęte. Ja go nie zabiję. Ulala, ulala. Wiedziałem. Wiedziałem. Oj, fuck. Czułem to. Czułem to, że on mnie tak zajebie. Co tak, co trzy? I co, znowu się wyjebiemy na piromance? A nie wiem, się nie wyjebałem na piromance ostatnio przecież. Chyba. Nie przecież Cathedral Knight zajebał. Dobra, koniec bycia niekompetentną kurwą, teraz już nie będę umierał, więc wrzucam Embera. Słynne ostatnie słowa, wiem.
Nie, ale tak w 100% serio nie pamiętam, co mnie dokładnie zabiło. Wydaje mi się, że Cathedral Knight, którego nie zdążyłem wystosować. Zastanawiam się, czy da się bezpiecznie tej na dół spaść. W jakiś sposób. Nie. Odmawiam. Nie zrobisz mi tego. Nie podoba mi się to, co widzę, słyszę. Dobra. Dajcie mi... Czemu słyszałem trala? On spadnie mi na pysk, prawda? Gdybym tylko był magiem i mógł używać magicznych rzeczy. Gdybym tylko czasem o tym pamiętał, co nie? Siema. Czujecie tę mozzarella? Ja też. Szafil Adisie. A i dobra, mogę sobie przy okazji pójść odblokować w końcu w kolejny skrót. Tylko najpierw zająć się z kurwesyńskimi celami. O Boże, poison. Wow. Nie ma nic na... O Boże, ja nie mam nic na poizona. Ja pierdolę. A kilka akurat idzie. A wiecie co, pośmieję się. Słyszałem jeszcze jednego cala i mnie to niepokoi. To jest. Da, czas pokazać chłopowi, kto umie PvP. Żartowałem. Już nigdy więcej tak nie powiem. Przepraszam, Kirk. Au. Żartowałem, jestem bogiem PvP. Niestety tutaj, gdzie wcześniej było olbrzymie, jest wciąż jebane bagno. Więc najszybszym moim sposobem przesuwania się będzie... They say me rolling, me hurting. A jednocześnie chciałbym zgadnąć rzeczy, które tu leżą. Zestaw dziewicy, dziewoi. Te drzwi wyjątkowo można otworzyć. To nie jest oczywiste. Nie wiem, jakoś jestem przyzwyczajony do bardzo za dużej ilości drzwi, które po prostu są po to, żeby wyglądały i nie dało się ich otworzyć. Jeszcze pobiedę, żeby chociaż było coś nie na zasadzie otwórz i
postać próbuje otworzyć, ma animację, że nie, tych drzwi nie otworzę. Ale większość drzwi nawet tego nie ma. Dwójząb świętego świętej. Kość wiodąca do domu, sztuk dwie. Teoretycznie mógłbym teraz bardzo intensywnie pójść się bossa ubić. Ale w praktyce jest tu jeszcze trochę rzeczy do zwiedzenia. A kim ja bym był, gdybym nie zabił rzeczy takich jak zwiedzanie? Na przykład używanie się zjebanym Cathedral Knightem wersja numer 2. Tak, a tak na serio. O mój Boże, jestem bagnie. Niestety nasz przeciwnik nie przejmuje się takimi rzeczami jak bagno. To jest chyba najgorsze. Że bagno to jest przeszkoda tylko dla nas. O ty kurwo. Co ty myślisz, że sobie robisz? Halo? Co to za chile? Bo chyba czegoś nie rozumiem. Chłopa popierdoliło dosłownie. Wezmę sobie podniosę przy okazji. Bo czemu nie? Ej, siema. Powiedziałem siema. No i dobra, wracając do blokowywania skrócików. To nie jest skrócik, tak żeby nie było wątpliwości. Skrócik natomiast jest tu. Więc jeżeli z tego czy innego powodu zaliczyć nam kompletna wypierdolka, to... ognicho. A wypierdolka niewątpliwie nam się zaliczy, bo ja idę tutaj. A nie jest to najprzyjemniejsze z miejsc. Na samym mniej więcej na początek katedry jak taki. Tutaj był ten kusznik, który wcześniej nam zawracał dupę z góry. A szczęście możemy też wejść na górę. Żeby doświadczyć analnego rodeo. Znaczy no nie, no nie aż tak, ale... też jakoś super daleko od tego nie będziemy. Dawaj item. Pierścień głębi. Z tego co pamiętam pozwalał na dodatkowy spell. Deep link. Tak, możemy sobie wyekwipować dodatkowy spell, jak go mamy. Dobra, teraz tak, spadamy tutaj. Ops. Tutaj gdzieś troll z tej strony jest, bodaj z tej. I on się pojawi za nami, albo nawet nie za nami, żegnam. Ważne pytanie, czy jestem bogiem tej gry? On ma ten top po dwóch rękach, nie powinienem tego robić. Teraz go po prostu wezmę i chłopa zabiję. To jest znacznie bezpieczniejsza opcja niż bycie bogiem gry w parowanie. Kojarzyłem, że oni gdzieś czasowali, nie byłem pewien gdzie. Tu na dół nie schodzę. Tu na dół można zejść potencjalnie. Nie, na części też słyszę, że... Halo? A, tu jest. A? I to był chyba jedyny, który był tutaj na tym dachu, oprócz tego tutaj. Ulala! Ulala! Jebane ściany.
To absolutnie nie wygląda jak dobre miejsce na bicie się. On nas nie usłyszy, jak go zejdziemy od tyłu, prawda? Oczywiście, że usłyszę. A tracking damage. Cały misterny plan. To nic nie ma. Tutaj chyba się w dół udało zejść, jeżeli mi pamięć nie myli. I nie wiem, czy po drodze nam ktoś nie wyskoczy. Aczkolwiek też tutaj nie widzę cali, więc wydaje mi się, że nie. Oczywiście, że ktoś wyskoczył. Fucking hell. No, chyba nie chcesz wymawiać nic za Milita, nie? Łaski bez. Czy on zniknął? Tak dosłownie, zniknął. Przed moimi własnymi oczyma? Hopie. Bon. Aj. Czy on się zabił? Nawet jeżeli się nie zabił, to już chyba tu nie wróci. A to dla mnie najważniejsze tak naprawdę. Jeżeli tu wróci, to mam dużo większe problemy niż cokolwiek, co może mi się stać. Dobra, teraz czas na najzabawniejszą część tej lokacji, czyli chodzenie po jebanych zymsach. Wiem, że wszyscy tętni za analnym rodeo, dlatego zrobiliśmy analne rodeo 2.0. Aha. A, goddammit. Nice. A, tu jeszcze jeden był. Ale go obrachtowałem ich cudem. No dobra. Czas na tonę świetnej zabawy. Na szczęście ten rycerz nie ma tarczy żadnej, więc mogę po prostu rzucać strzelami. Au! Wow, to było szybkie. To też było szybkie. Uff. Oni są straszliwie szybcy jak na to, że mają UGS-a. Jezu. Paruj. Właśnie wydaje mi się, że dwuręcznie dzierżonych UGS-ów się literalnie nie da parować. Aczkolwiek nie jestem pewien, czy to jest kwestia PvP tylko, czy ten... czy konkretnych broni, bo wiem, że nie wszystko się da, tyle mogę powiedzieć z całą pewnością, takie 200%, że część dwuręcznie dzierżonych UGS-ów jest nieparowalna. Aha, to będzie zabawne. Nie mogę, kolegowie. I can't. Dosłownie. Jeszcze jakby swój miecz zostawię, to już w ogóle było fajnie. Dobra, teraz tu się skakało. To na pewno. Albo spadało. Nie, chyba stąd można spać po prostu. Doskonale. Żeś nie umiać. I... no właśnie, co teraz? Tu się spadało w dół. Dobra. Jesteśmy w domu. Słyszałem coś nie... O, goody. Chciałem powiedzieć, że słyszałem coś niepokojącego, ale już nawet widzę co. Ach. Tu mogę pociągnąć za wajchę. I dokąd ona prowadzi? Nie wiem, czy to nie odblokowuje nam skrótu na te wielkie drzwi do katedry. Wydaje mi się, że tak. Albo i nie. Tutaj po prostu nic nie ma.
Chyba, że tu. Nie, dobrze mówię, tutaj są wielkie drzwi do katedry. I ten sam skrót da się odblokować też z drugiej strony, tak jakby. Mianowicie, gdybyśmy przyjechali windą, która znajduje się tutaj. Bo my jej jako tako zawołać nie możemy, dopóki nie przyjedziemy nią z dołu. Spadanie stąd raczej byłoby śmiertelne. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że to już jest wystarczający poziom wysokości, żeby fall damage nas zabiło. Wydaje mi się, że tutaj też powinien być patches, ale ewidentnie go nie ma, więc coś poszło nie tak. Możliwe, że przeładowałbym lokację i by się pojawił. Jeszcze więcej glutów. Czerwone mydełko. I ognisko prowadzące do naszego punktu do respekowania się. Jeżeli byśmy czuli taką silną potrzebę. Tylko, żeby się respekować, musimy ten poprosić o dołączenie do Covenantu. Jeżeli zaoferujemy Pale Tank, to wykluczamy się z niektórych questline'ów, ale same respekowanie jako tako można zrobić i bez tego. W sensie bez wykluczania się. A, pozwolę sobie usiąść i wrócę szybko zobaczyć, czy patches jest w sumie. Jeżeli go nie będzie, to po prostu najwyżej tutaj wrócę i ten. I się przeniesiemy do ogniska. Tego, co trzeba. O moje, wydaje mi się, że on tutaj powinien być. I nie jestem w 100% pewien, co jest triggerem na to, żeby on się pojawił. Albo wiem, co może być triggerem. Trzeba przejść z drugiej strony, tak jak mówiłem, a nie tak jak przyszedłem. To jest opcją, to jest rzeczą. A w sumie jedna rzecz mnie bardzo ciekawi. Jeszcze. Ulala. Trochę niżej, o coś takiego? Bo chciałbym go po głowie uderzać, generalnie. O tak trochę bardziej? Nie, tak to będzie za bardzo w drugą stronę. Strasznie ciężko jest wymierzyć, powiem szczerze. Czasami brakuje jakiegoś celownika dla speli. Takich na przykład łuki ma celownik. O, teraz jest idealnie. Śmiałbym się, jakby się... Boże, on naprawdę tak mało HP stracił? On tylko pół HP z tego stracił. Jezu Chryste. Czemu? A wiecie co? Chuj z tym. Geronimo!
A Boże, co ty gluty. Wspominałem, że nie znasz tutaj walczyć? I dlatego dokładnie chciałem się zająć tym olbrzymem z góry? No ba chuj. Nie będziemy się tak bawić. Powiedziałem, że nie będziemy się tak bawić. Będę miał absolutnie, kompletnie i w 300% wyjebane. Ja mam manec, prawda, ale... Wiecie, co to oznacza? Lmao. Rycerze z dwunastej mieczami nie są do końca tym, z czym mam zająć się bić, jeżeli nie mam manę. A tylko pójdźmy do najlepszego bossa w Dark Soulsach 3. Deacons of the Deep. W dużej mierze sprowadza się to do znajdź odpowiedniego Deacona, czyli tego, który się świeci na czerwono i go pobi. Każdorazowe zabicie takowego zdejmie im trochę HP. OGS się fajnie bije. O Jezu, Fallen Grace tutaj robi taką zajebistą robotę. Z Fallenem ta walka jest tak idiotycznie zabawna. Po prostu wciska się L1, aż walka się skończy. Albo aż stamina się skończy. Dobra, czas poprzedzać na tej szeregi. Wchodzimy już w drugą fazę, gdzie pojawia się właściwy Deacon, którego już możemy bić jako tako. I on już będzie do końca walki tym prawdziwym. Śmieszki śmieszkami, tę walkę można przegrać na hapeki. Więc radzę uważać. Radę też zabijać tych skurwysynów, którzy robią czarne te. Czarne kulki. Albo i nie zabijać, bo jestem cały czas odrzucany. Bo niestety wszystko ma tutaj miliard boys. A ja jeszcze umrę w takim tempie. I będzie mi bardzo przykro. A, żartowałem. Nawet większa gaweka w życiu grałem. Czy coś tam. Najważniejsze, co tutaj dostajemy, to małą laleczkę, dzięki której możemy przejść dalej po bagnisku Faron. A na razie chcę w sumie zobaczyć, czy ten, czy jak odblokuję sobie odpowiednio windę, to czy pojawi się kolega. Bo teraz która to była winda? Winda była z tej strony, więc nawet nie pytanie, która winda. Aha. O lala. Nie będę o tym rozmawiał. Tu się nic nie wydarzyło. Nic mi nie udowodnicie. To mnie nie trafiło. Ja już spadałem, to mnie nie miało prawa trafić. Kopium. No i dobra, pytanie, czy teraz będzie tutaj kolega Patches? I dlaczego wciąż nie? Nope. Ale to spory problem. Bo on był z tej strony, jeżeli dobrze pamiętam. On tutaj powinien stać. I za chwilę nie kojarzę tak z głowy, czemu go tu nie ma. To jest właśnie zawsze mój problem tutaj, że... Ja wiem, że on tutaj powinien być, ale jednocześnie nie pamiętam, co jest jego triggerem, który go spawnuje. Take nourishment from the sovereignless souls.
Co by tu dać? Więcej inta. Przy okazji wezmę sobie łyk na jakieś te trzy duszyczki. Wystarczy mi? Ej, to dało mi 6000. Nawet więcej niż po... Nie tyle więcej niż powinno, co więcej niż chciałem, o. Wiecie, ja właśnie dałem punkt Aldexa. Jestem obrzydzony swoim zachowaniem. Jestem tego stopnia obrzydzony swoim zachowaniem, że... Nie, to koniec na dzisiaj. Ja już nie mogę patrzeć na to, co ja dzisiaj robię. A tak sobie wydaje mi się, że tam, że zrobienie katedry to byłby dobry moment na skończenie dzisiaj. Także... Generalnie taki byłby mój plan teraz, że w środę będzie normalnie Stella, w soboty będą Dark Soulsy. Podejrzewam, że jak któryś z tych się skończy, to będę chciał się wziąć za trójkątną strategię. Ale do tego czasu jeszcze pewnie sporo czasu. A na dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie i trzymajcie się, pa. Cześć.